No. I cześć siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy dzisiaj z Medieval Dynasty. Dzisiaj po raz kolejny solóweczka, tak gdzieś tam jako sufler na czacie. No, bo się chcę nauczyć streamować samemu, jestem ciekawy jak to pójdzie na dłuższą metę. Czy się nauczę, czy nie nauczę. Okaże się, że będę musiał pierdolić mikrofon na Allegro, bo się do tego nie nadaje. No. Także zaczniemy sobie nową grę. Nie ukrywam, troszkę już to grałem, żeby nie kusiło. Wszystkie save'y pousuwałem, także sam ze sobą już walczę na dzień dobry. I co? Pierwszy dylemat, jaki mam na samym początku, nie mam pojęcia jak to rozegrać. Także, no, widzę na razie mamy dwóch widzów, także socku. Wolisz standardową kampanię, czy po prostu sandbox i napierdalanie według własnego uznania, rozwijanie wioski, bo w tej grze, no, też nie za bardzo kampania, okej, okay, dobra. Mówię, w tej grze nie za bardzo skupiałem się na jak w większości gier, specjalnie na fabule. Po prostu leciałem z tym, żeby jak najbardziej rozwinąć wiokę, nie? Żeby mieć jak najwięcej ludzi, żeby tam szybko żonę sobie znaleźć i no, żeby ta wioska jak najbardziej prosperowała, najszybciej jak największa była. No i tak troszeczkę na okrętkę, bo na okrętkę, ale sobie leciałem tak na freestyle'u, nie? No, także socek, no i nikogo innego na widzach nie ma, także zaczniemy sobie normalnie kampanię. Nic nie dostosowuję, lecimy na standardowych ustawieniach, także nawet nie mam pojęcia jaki to jest poziom trudności. No, co mogę powiedzieć, giera dość fajna. W ogóle niewielkiego studia, nie pamiętam teraz, nie chcę szukać. Jest naprawdę fajna giera, bardzo polecam. No widać, że jest troszkę drewno, jak każda gra survivalowa. Ale ma taki... Za to, za co lubi się Wiedźmina, dokładnie za to samo lubi się tutaj Medieval Dynasty. Gra jest taka bardzo swojska, sielska, niespieszna. No ma taki swój klimacik, nie? Także bardzo, bardzo mi się padło. Co więcej, na Instant Gaming. Tycole, niestety, zbanują. Co chciałem? Coś chciałem powiedzieć, mi sosek rozprawił mnie z celami. A, że na Steamie sam jest za jakieś 125 zł, ale możecie kupić gierę taniej. Na Instant Gamingu, jakoś za 79 chyba. Za tą podstawową wersję, potem z kilka edycji, jakaś taka standardowa, supporter pack i jakoś tam ekskluzji cyfrowy. No, w każdym razie jest około 4-5 tysięcy tani. Polecam. Jak ktoś lubi survivale, na pewno usiądzie. No, także pobułkę przegadałem. Trochę mnie mierzi, bo widzę, że na mikrofonie tutaj ma trochę kurzu. Ale jak go dotknę, to się wycisza mikrofon, a nie chce się wyciszać w czasie streama, bo nie wiem, czy to wstanie. To jest wszystko ustawione tak na klinę i słowo honoru. Socku, dajcie znać, czy w ogóle mnie słychać dobrze. Bo dzisiaj mam trochę dalej mikrofon od siebie, więc nie wiem, jak dobrze to zbiera. I przede wszystkim, czy granie będzie rycać. No, ale troszkę dropy się tutaj pojawiają. Nie wiem, czy nie będę musiał trochę zejść z ustawieniami graficznymi. Dobra, co my tu mamy? Na lewo jakaś gospoda. Dobrze cię słychać, jak ścinano, ale to chyba taki pierwszy drop. No teraz idzie to w miarę płynnie. A, o kurde, na stromyku ścina. Ulala. No. Dobra. To lecimy z ustawieniami graficznymi. Może po prostu zmienię na Full HD. Czy coś poprawi? Trochę tak lepiej. Hopsa, hopsa, na boki. O, teraz w ogóle chyba się wypierdoliło całkiem na element. No, to muszę chwilkę poczekać, aż Twitch nadgoni to, co mam na ekranie. No, bo ja w grze mam całkiem elegancko, dość płynnie. Ale nie mam pojęcia, jak to będzie na strumyku wyglądało. Czekajcie sekundę. Czy to jest tylko... Socku, daj proszę znać, czy to tylko u mnie tak na podglądzie ścina, czy to w ogóle się wysrało na ament. Powiem ci teraz, to już sam nie wiem. Hmm.
Miana na Full HD chyba niewiele pomogła, co? Dobra, co by? Dobra, pomyślmy. Kurde. Grafika. Nie, no widzę, że coś się tam rusza, ty, ale ja mam, nie wiem, ze 4 sekundy na FPS-a, to już w tym kierunku lecimy. U was też to tak wygląda? Proporcje, na pełno metr, pełno w oknie. Zbijemy sobie limit klatek na 60, bo to też nie jest na tyle istotne, żeby się cokolwiek tutaj... No ja pierdzielę, ty. A jak to wygląda na OBS-ie? No OBS-ie też płynniutko, także coś tu musi być... z przepływnością, nie tak? Dobra, teraz mam ograniczone klatki na 60 i Full HD, także gram... No, w warunkach półprzyzwoitych. Ale sprawdźmy, jak to idzie na PC. Bo OBS nic nie zacina. Ojejku, jejku. Jak zwykle problemy. A jak to wygląda na OBS-ie? No weź. W ogóle widzę, że Twitch ma... O, coś odblokowało. Chyba jakby troszkę odczkawkowało. Dobra, jedziemy. Chyba będzie. Ten limit klatek na 60 chyba pomógł. Dobra, patyki zawsze spoko. Patyków kurwa nigdy dość. Ja mam w ogóle taką manię, widzę patyki, zbieram patyki, widzę kamienie, zbieram kamienie. No, także o co w tym chodzi? Dosłownie o to samo, co w każdym innym survivalu. Zbieraj patyki, buduj chatki z gówna, ulepszaj ekonomię. Tylko, że tutaj oprócz własnej chatki z gówna mamy taki troszkę system RPGowy. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. O, proszę bardzo. No, mamy punkty rozwoju tam w zbieractwie, łowiectwie, rolnictwie i innych takich tego typu. Mamy swój ekwipunek, który musimy dostosować w zależności od pory roku, od tego, co chcemy robić. No wiadomo, jedzonko, głód i... jedzonko, piciu i zmęczenie, życie, stamina. W lewym dolnym rogu. Troszkę przycina w sumie, znaczy przycina. Troszkę nam przesłania cel, ale to sobie go za chwilkę. Pasek celu, hop, odblokujemy. Smyk troszkę do góry. No, i hopy stąd. Mamy to. No, o kurde, w ogóle teraz popatrzyłem. 17% klatek pominęło od połowy do później. No, to tak dość. Takich opóźnień to jeszcze nigdy w życiu nie miałem. No, ale mamy to. Zdejmujemy. Obowiązkowe problemy, o kurde. Problemy techniczne zaliczone. Lecimy do pierwszej wiochy. Tu mamy wiochy. Zalamy jak Najman. Jak koło mnie swoją matkę, co? No, trochę dalej. Kurde. Nawet w grze troszkę jeszcze potrafi szarpnąć, ale to takie pojedyncze dropy. I... Dobra, Gera idzie płynnie. Wróciła do życia. Jeszcze czuję, że mógłbym troszkę zejść z grafiką w dół, bo mówię, czasami mam taki... i nieprzyjemny chrup. Ustawimy się na wysokie i zobaczymy, jak to pójdzie, bo miałem na ultra. Dobra. Powinno być git. Maniura. Romans na dzień dobry. Pogawędka, dawaj. 4. Jak? O, to ci mija. Co ci chodzi po głowie? Wiek 18. No, tutaj już na granicy legalności operujemy. To może współmałżonek. Ty, pierwszą maniurę pogadałem, już współmałżonek, nie? Szybko poszło. Mam mi rodzić silnych synów. Ale to jeszcze nie tak. To nie jest tak, że pierwsza lepsza. Nie, na mnie trzeba zapasować, nie trzeba zdobyć. No, o, można gołąbki sobie upolować. Takie tradycyjne. Jak te wiochy są ładne tutaj. Kurde, te wszystkie budyneczki naprawdę wyglądają. Prima sort. Strasznie lubię sobie po prostu łazić w tej grze i oglądać te marki, które taką
standardową, taką no, średniowieczną, słowiańską. Fajne jest też to, że na przykład jeżeli się zbuduje taką zwykłą, prostą chatkę z gówna, to te chatki z gówna można potem ulepszyć. Można na przykład na tą chatkę z gówna nałożyć następny materiał, wtedy się ociepla ten domek, można potem zrobić jakiś ładniejszy, można z lepszego materiału zrobić, także jest takie bardzo... ja to mówię organiczne, powiedzmy, poznawanie tej gry, jest takie bardzo naturalne. Ten system się wydaje bardzo sensowny. No i bardzo lubię takie systemy właśnie, że... jak w prawdziwości, cytując Klocucha, wiek 50, kurde, chłop to już się powoli słaniał na nogach. Znałeś moją matkę, nie chciałbym zadawać takiego pytania takiemu typowi. Straciłem oboje rodziców. Dobra, tam fabułka, cokolwiek. I już zacząłem ignorować fabułę. Już tylko chałupa. Opowiedz coś o swoim zajebistym telefonie. Marysik i to mi znacząco ułatwia robienie memuchów. Za Rysik, to uwielbiam. Ten Rysik to jest najlepsza kurwa rzecz na świecie, nie? Już chyba nigdy nie kupię telefonu bez Rysika. A, pochodnia to nie. Rękodzieło. Kamień na siekierę, proszę bardzo. No i co mogę powiedzieć? Fajny, polecam. Funkcje AI też pomagają przy robieniu memuchów. Co tam jeszcze śmiesznego? Oprócz robienia memuchów, to bardzo fajnie AI wyszukuje jakieś tam graty. Na przykład jak widzę, sobie przeglądam jakiś tam artykuł techniczny. Tam o jakimś tam, jakiejś tam technologii. Dzisiaj w robocie na przykład szukałem o tym Samsungu Ring, nie? W zasadzie smartwatch, tylko czytam smartband w postaci pierścionka. No i widzę coś tam w artykule, że się pojawia. Funkcja AI, kółeczko wokół tego pierścionka, tak od razu wiem ile kosztuje, gdzie kupić, co ma za funkcję. Kurwa, piękna sprawa. Mój następny telefon też musi mieć Rysik. No, powiem ci, jest naprawdę mega zajebiście wygodne, nie? Osobiście nie polecam kupować sobie obudowy z MagSafe'em. Takim okółeczkiem, to jest to rozwiązanie aplowskie. Nie polecam kupować MagSafe'a i Rysika, bo on zakłóca pole magnetyczne tego Rysika i potrafi się... No nie jest tak dokładnie, nie? Trzeba dużo mocniej i dłużej, wolniej rysować na tym, na ekranie, żeby faktycznie łapał tą precyzję. Jakieś inne tańsze z Rysikiem? Kurde, no są te... Jak to się... te... nie Edge... Samsung Note'y. Ale one już są dość stare, bo Note dość szybko, znaczy dość szybko, dość dawno temu wypadły z rynku. I powiem ci szczerze, nie wiem, czy oprócz tego Samsunga coś sensownego się z Rysikiem sprzedaje, nie? Nie mam pojęcia. No S23 Ultra też ma chyba Rysik. No ja mam tego 24, nie? Także to jest w sumie główna rzecz, którą reklamowali ten telefon. Dobra, to jakieś... I zadanie chyba dostałem w ogóle. Ja totalnie oplułem. Trochę mi się głos dzisiaj łamie, nie wiem, czy to za dużo tej klimy napierdalam. I to w aucie klima, w robocie klima. Pierdolą jak gruźlik. No. W każdym razie Rysik bardzo, bardzo, bardzo polecam. Fajna sprawa. Ale obudowa bez MagSafe'a, nie? Sama obudowa MagSafe jest bardzo wygodna. Ale jak coś się robi Rysikiem, to muszę albo ściągnąć obudowę, albo faktycznie dużo wolniej sobie tam rysować, nie? I drewniany młotek muszę zbudować i... dobra. Na F? Nie, na F. Drewniany młotek. Nie mam ani kłody, ani patyka. Dobra, pierdalnęlibyśmy sobie gdzieś tutaj może, o. Jest fajna pozycja, bo tu jest woda. Jest trzcina. I tam jest jakaś druga chałupa. Nie chałupa, wioska. I no, fajne miejscowa, żeby się rozbudować tutaj. No dobra. A, na napier... chuj, klon zatwardy. O goddammit, są same klony. No, to wygląda. To bym se pościnał. Też klon? Klon, ale ten mogę.
Czemu tam te klony były zatwarte, a ty nie? No mniejsze. Pyk. Dobry tam. Jakieś samouczki nie będą. O. Uda. Op. 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 Cicho. Gdzie my tu mamy ekwipunek? Jaki mam udźwig w ogóle? Gdzie to był udźwig? Brud? Ochrona? To nie. Tutaj. 18 na 35 kg. No, tak średnio. Tam później jakieś plecaczki się kupowało. Kurde, tam trzeba wszystko sobie porozwijać elegancko. U góry, nie wiem czy widzicie, ale jest taki wskaźnik. Okej. Szybko poszło, co? No, u góry był taki wskaźnik, który pokazywał pory roku, także tutaj też trzeba dość mocno zwracać uwagę na to. Kurwa się wyjebał. No, że pory roku się zmieniają, nie? I w różnych porach roku jest różne temperatury, wiadomo. No, Jezus, tutaj. Tragiczna śmierć. Rest in pepperoni. No, fajna to wyjebka taka. Niespodziewana. Miejsce na kaczkę. Ty tam też jest taka fajna zatoczka. Może tam poszedł sobie wiochę założyć. I jest mostek. Który... I kurde. Kurwa. Płocie. Co jest w płocie? Tak jak karasie. Gówno. Co tak ulubiona pasta? O starym fanatyku wędkarstwa, czy jakoś inna? Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa, to chyba najbardziej popularna, nie? I odpowiedź na ulubioną pastę carbonara to nie jest odpowiedź. Ja cię znam, którą klikałeś w tą klawiaturę. Mamy patyki, mamy kamienie, jest dobrze. Pójdę, dobrze chłopaki robią. Siekierę miałem zrobioną, nie? I... A, nie miałem. Dobra. Dawaj. Siekiera. Spaghetti al dente. A, widzisz, wiedziałem. Ja cię myślisz, że od wczoraj jest na mnie. Dobra, ścinanie już wiemy. Wszystko jest git. Mnie tu jakieś dziki nie najebią zaraz. Ładna miejscóweczka. Lulik. No, czyli nawet by szło coś popolować. Tam jakieś kamulce. Tu mostek elegancki. Który na pewno musi gdzieś nad wodą musiał budować. Bo woda to są trzciny właśnie. A trzcin trzeba naprawdę sporo w pewnym momencie. No coś jest, to ja może sobie szybciutko napiszę. Pusto. Stream. Będę wiedział, że to ten. Dobra, sprawdźmy. Znajdę tu coś sensownego, czy się będę musiał napierdalać z jakimś dzikiem. A nawet patykowej włóczni nie mam. Weź se kamerę obróć. W sumie ty, dobra uwaga. Ramka komplet, czy to ta? To się dało jakoś po prostu przerzucić, nie? Zamiast obracać. Kamerka ja. Usuwanie. Nie, tryb mieszania. Nie, przekształcanie obrazu. O, i chuj, obróć. A czemu nie mogę? O nie. Nie mogę sobie przerzucić normalnie w poziomie. Okej, dobra. Teraz powinno dać. W poziomie, hop. No. I jak teraz? No, teraz git. I w ogóle siemanko. I chyba mikrofon mi słabiej działa. Wiesz co, może słabiej działa, bo jest troszkę dalej. Pytałem Saska, mówił, że jest gitara. I witam cię, Shadow. Tak w ogóle. Czy teraz jest coś lepiej? Czy dalej chujowizna?
O, fanty. Kurwa, elegancko. Sadzonka jabłoni. Bierę wszystko, solone mięso, oczywiście. Narkotyki? Nie, dziękuję. Jest lepiej. Dobra, super. O, darmowa kłoda, ja pierdolę. Ha! I siekiera. Miód pitny. O, ej kurwa, ale bym się miodu napił. Chryste, panie, kiedy ostatnio miód pitny piłem? Chyba jak se sam zrobiłem. Czyli jakieś 2 lata temu. I dobra, tu jest pusto, wszystko ten. Wszystko git, oszabrowane. No, jaka elegancka miejscowa. Polanka. Jest trochę kamienia, jest kurwę drewna. Jest. Jest lepiej, aż tak nie wali bazarem. Dziękuję. Mogę dać ją jeszcze troszkę. O, tak, hop, trochę wyżej. Ale tu już jest na granicy, bo mi powoli zaczyna zasłaniać monitor przed paszczą. No, ja myślę, że to jest odpowiednie miejsce, żeby sobie pierdolnąć jakąś wioskę, nie? Pierdolniemy jak stary harnasio. Szybki zapis. A ten dziad wujek Sacek został znowu nieobecny, mam kupować wieniec. Za 5 zł mogę tani sprzedać. Nie, wiesz co, ja próbuję sobie... próbuję się nauczyć grać solo po prostu, nie? Także Sosek byłby pewnie chętny, żeby sobie dzisiaj coś tam, nie wiem, pograć, popierdolić kocepoły. Wiedziałem, że nie, dobrze. Ale ten... No ale chcę się nauczyć, nie? Tak gadać samemu SEO, po prostu. O więcej nic mi nie wiadomo. Niosę za dużo. Kurde, dalej. Dobra, to jeszcze coś trzeba zbudować. Hop, hop, hop. Motyka nie, nóż. Kurde, nie wiem. Kill off, o. A Sosek gra Fortnite, no to i tak by za mi dzisiaj za dużo nie pogadał, nie? Dobra. Jak mam młotek. A mam. Prawda? Mam gdzieś młotek, narzędzia. Jest młotek na 2. Siekierę mam. Kill off 3. Pochodnia. Dobra, pochodnie trzeba. Młotek, pyk. I teraz zbudujemy sobie chałupę. Dobra, menu tworzenia. Aha, prawy? Nie prawy. Machnij, kurwa, macie. Jak to się robiło? A, budynki, dobra. Dobra. Mały, prosty dom. A ty zrobimy sobie, kurwa, normalnie. A co na to, żeby w rogu był widok z gry Socka? No właśnie, myśleliśmy już jakiś czas temu, żeby to zrobić, ale problem jest natury technicznej, że w tej miniaturce byłoby widać naprawdę niewiele, żeby nie powiedzieć cały chuj. No i nie za bardzo jesteśmy w stanie to jakoś rozwiązać, żeby to sensowną jakoś zachowało, nie? Bo myśleliśmy na samym początku właśnie, żeby zrobić jakiś, nie wiem, współdzielony ekran, coś w tym stylu. Ale no tak nie za bardzo sobie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, nie? Myślałem, że do Francji grasz solo. Nie, no tam się ze Sockiem ziomkujemy już tyle lat, że... Nie wiem, co by nas mogło teraz pokłócić w zasadzie. Granie na Linuxie może. Granie babka lekarska, kamień. O. Ale mówię, no przede wszystkim motywem było to, że ja se chcę trochę pouczyć się. Streamować samemu, a nie tylko pasożytować się. Aczkolwiek Medieval Dynasty byłoby całkiem fajne do grania w koopie. Jest nawet wbudowany tryb koopowy. Zdrada kotów? Co? Czemu? Nie rozumiem, czemu kotów. O. Kurwa, jeszcze nie trafiłem w drzewo. No, także spróbujmy se tak. Zobaczymy, jak wam bardziej podpasują granie. Bo to wiesz, wszystko zależy od totów, nie? Jak wam się wygodniej, czy tam lepiej ogląda granie nasze we dwójkę, nie ma problemów. Możemy się spiknąć, będziemy grali we dwójkę, nie? To gdzie jest solo kanał?
Znaczy, wiesz co, nie mamy nigdzie napisane, że to jest tylko dłonio. My jesteśmy tutaj stare dziady, ale gramy se. Tutaj dwa stare dziady są po prostu na kanale, nie? Ale nie musimy zawsze grać razem. Ale tak jak mówię, jak wam pasuje bardziej taka opcja, że siedzimy we dwójkę, jeden gra, drugi tam pierdoli coś w tle. Nie ma sprawy, nie? Możemy wrócić, tylko czekamy na opinię. Dobra, pyk. O, znowu bym dostał pysk drzewem. Trochę jest kurwiając początkowo ten mały udźwig tych hut. Socek ma swój... Socek miał kiedyś swój kanał. Bo on streamował dużo, dużo szybciej niż ja się tak dopiąłem do niego w zasadzie. No i on tam ten swój ma, nie? Po prostu. Oj, już jestem przymierzony. No, dokładnie tak jak zakupisz, nie? Że my się tutaj oboje zbieramy cenne doświadczenie. Proponuję na solo stream kierować w tytule solo gameplay lub coś takiego. No, w zasadzie. Nie głupie, nie głupie. Można, nie? Albo w kwadratowym nawiasie na przykład kto gra, czy tam socek, czy pufek. Też może tak być. Tylko jest, mówię, przez roki nie było nawet promila wzrostu tego kanału. Nie, no wiesz, soku wnosi przede wszystkim doświadczenie, nie? Bo moje doświadczenie ze streamowaniem to jest zero. Tyle, co się tutaj od was nauczyłem, chłopaki. Mój progres widzicie, a raczej jego brak widzicie na bieżąco. Kurwica, patyki się skończyły. Wiedziałem, że więcej patyków zbierać, no. Hop, patyki, hop, patyki i hop, patyki. By Mars, okej. Okay. O, bocik. Dziękuję, Shadow, za szybką reakcję. No, najszybszy admin na dzikim zachodzie. Czyli admin mod w zasadzie. Odblokowano nowy budynek studnia. Elegancko. Tutaj słomy dużo potrzebuje, tylko kurde słoma. Dobra, co mam tutaj najwięcej ważące? Suszone mięso. Opierdolę mięsko. Hop. Bo już trochę. Suszy, proszę bardzo. Siorp. No i teraz to można lecieć. I dobra, co tu jeszcze? Kilo waży, to całkiem kurwa sporo. Sezonki jabłoni tak, takie ciężkie są. Co do chuja. I... Ogrodzenia? Nie. Budynki, rękodzieło. Kurde, jakby się sadzi. No rośliny bym zgadywał. Ale okazuje się, że nie. Jak się sadzi kurwica jabłka? Tak nie. Może być posadzona w sadach przez cały rok. Okej, okay, sady. To muszę zbudować sad. Dane widzenia nie. Budynki. Rolnictwo. Sady. O. Ha, kurwa, mamy to. Dobra, widziałem swoje pole jabłecznika chciał posadzić. Masz szczęście, że że na kibelku nie siedzę. Na telefonie trudniej się bardzo zdaje. Emotka co do chuja? O ty, no dobry pomysł, bo mamy chyba jeden slot wolny na emotę. Co do chuja, bo fajnie siadło, no. Sadę. Dobra, sadzik gdzieś tutaj walniemy. Jest dużo placu na samym środku. Wymagane motyka. Łodopatyk, ja pierdolę. Za dużo rzeczy do zrobienia naraz. To chodzi o moje ADHD. Kłada patyk. Dobra, skupmy się na tym. Kłada patyk. Zielony. Nie, niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat.
bo muszę sobie skończyć ten domek. Mógłbym nawet zrobić. O, jak masz chwilkę, proszę bardzo. Będę dźwięczny. Co do chuje? Jeszcze mnie bawił obrazek gdzieś tam w internecie, oczywiście zajebany. Narysowany na jakimś, nie wiem, transformatorze, czymś takim, sum. Taki najprostszy, wiesz, narysowany a la dziecko z przedszkola rysujące, albo ja. I w sumie był narysowany śródlas. I nad sumem był napisany w sumie chuj. 14 lat bawił mnie takie żarty. Pyk. O, nawet starczy na ściany. I hop, mamy ściany. Teraz słoma. Dobra, dużo słomy. Trzeba sobie zamoczyć buciki. Oho, poziomik. Przetrwanie. Dobra, co my tu mamy? Drzewko umiejętności. Wiedza o przetrwaniu. 5% więcej doświadczenia. No, nie jest głupie. Tolerancja na temperaturę też nie jest głupie. I chyba bym nawet zrobił to. Kurde, 2%, nie? A, 2 stopnie. Dobra, czyli generalnie bym mógł popierdalać w letnim ubraniu nawet w jesień, z tego co rozumiem. To jest całkiem sporo. Tak mi się wydaje. Nie wiem, no nie wypij. Tak jak w życiu to jest, tak jak w życiu. Chcesz sięgnąć po trzcinę i przypadkiem pijesz wodę z jeziora. Każdemu się zdarza. Bo mu celownik zjedzie. Dobra, aha, czyli już słomkę mam. I muszę sobie... wyrosę zbuduję. O, ale będą luksusy. Ten z pijanką termo... Jak się nazywają te pijanki, co pamiętają kształt? Kop dziurę. Dobra, mamy już tyle. O, a tu jeszcze jest tyle. Niedobrze. Nie mam kłody. Dobra, zużyjemy słomę. Nie trafiłem w dach, pierdolę. Pyk. O, młotek mi się rozjebał, niedobrze. Tu, dobra. Nie. Używa mać znowu. Tu jest bliżej. Karczujemy las. Memory phone? O, okej, nawet nie wiedziałem, że to się tak... Wiem, że to ma jakąś bardziej wyrafinowaną nazwę. Ostatnio u ojca byłem, to ojciec na to narzekał, że tak kiedyś była zachwalona właśnie ta pianka, ten memory foam. A go to strasznie wkurwia, bo w nocy jak się chce przewrócić z boku na bok albo z boku na plecy, to zamiast tego się musi... Wiecie, że leżycie na boku i chcecie mieć pozycję, że musi... Wyskakiwać jak ryba z wody, nie? I patyki. Jeszcze patyki. Ciemno się robi, będzie coraz trudniej te patyki znaleźć. O. Patyk. O, się tam. Nie zmarnuje. Kurwica. No bo ona się pod wpływem, od tym termo mi chodziło, szalało tyle, że to jest pianka, która pod wpływem temperatury tą pamięć uzyskuje, nie? Że jak coś tam położysz, nie wiem, ciuch, to on się nie odkształci. Dopiero jak będzie odpowiednia temperatura tam troszkę wyższa niż otoczenia, no to wtedy się dopiero odkształca i dopasowuje do ciała. Co? Poduszka z gryką? Z gryką to ja jem gulasz, a nie poduszkę. Serio, są poduszki z gryką? Ale to musi być kuresko niewygodne. Brzmi jak coś kuresko niewygodnego. Ale dobre se zrobiłem. Super. Dobra. Żeby był daszek? Jest i daszek.
kurwa, przy tym słomianym dachu. Wiem, że to się nie podpali, ale jakoś tak... PTSD mam. Piena takiej od 12 lat. No kurde, czym się... Zakładam, że to będzie jakaś antyalergiczna, czy coś takiego, nie? O, wody nie mam. Jakie są zalety takich poduszek z gryką względem zwykłych poduszek? Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Jestem w stanie sobie na szybko wymyślić powód, że są jakieś tam właśnie hipoalergiczne. Hipo, nie hiper. No i brzmią na kurewsko twarde. Nie nagrzewa... ej, no to jest duży argument za tym, żeby sobie za czymś takim rozejrzeć. Ja strasznie nie lubię wysokich temperatur w nocy i nawet w nocy się potrafię 2-3 razy wybudzić, żeby sobie kulnąć poduszkę na drugą stronę, nie? Żeby na tej zimnej stronie spać. Zwłaszcza jak są takie temperatury pojebane po 35 stopni. I już nie nagrzewa... no... To miałoby sens, nie? Ale dalej nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak może być to wygodne. Absolutna abstrakcja. Hop. O, proszę bardzo. Kurwa, jak chałupa. Mikroapartament. Tu będzie zmywarka. Tutaj gaming room. Kurwa, macie trzy łóżka na dzień dobry. Dobra, co mam za zadanko? O, i technologia. Co? Gdzie to się... A, za pieniądze się technologię odblokowywało. Nie dobrze, nie dobrze. Dobra. Po pierwsze, kończymy sesat. To było już tu, nie? Motyka. No dobra. Buduj. Motyk. Tak, jest twarda, w każdym razie to nie puch. Znaczy wiesz co, ja też nie przeszkadzam jakoś specjalnie, jak to jest, jak poduszki czy tam materace są trochę twardsze niż normalne. Ja nie lubię bardzo, bardzo miękkich materacy na przykład, nie? Także to, że jest troszkę twardsza, to byłbym w stanie, myślę, spokojnie znieść. Torba. I nie wiedział, że... Jabłka też trzeba sadzić z tego zwora. Ajajajajajajaj. Pojemniki. Worek. O kurwa, drogie to. A worki się dało kupić też. No, ale z tym, kurde, zaintrygowałeś mnie z tym. Muszę... A powiedz mi, są dużo... Jak... Cenowo, powiedzmy, stoją tak mniej więcej taka, mówię, średniej klasy poduszka z gryką. Jak to brzmi w ogóle, ja pierdolę. Poduszka z kaszą. Zastaw pułapkę, pułapka na króliki, drewniana włócznia. O kurwa, 18 lat na to zadanie mamy? Dobre. No, ale chałupę mamy. Dobra, do rana, nie ma sensu biegać w nocy. No, taki widok to bym chciał, nie? Patrzcie, taka kurwa chatka, zmieniamy cel na tym, na czacie. Chałupa nad jeziorem. Zależy od wielkości, ale za 200 taką dobrą to minimum. No to jeszcze jakoś dramatycznie, myślałem, że powiesz jakieś 5-600 za jakieś nanotechnologie grykowe. No to jest to za dobrą poduszkę to nie jest wysoka cena, nie? Ja za swoją kupiłem, nie, za jakieś 250 chyba w Ikei. Wcale nie uważam, że jest jakaś mega turbo zajebista. Jest okej. Okay. Mogę to rozwalić? Nie. To? Też nie. Kurde bele. No dobra. Narzędzia. Co tu muszę zrobić? Dzidę. Jeb dzidę będziemy robić. No, ale mówię, no za zaspanie z wiekiem dochodzę do takiego momentu, że uznaję, że żadna złotówka, która pójdzie na komfort spania, to nie jest zmarnowana złotówka, nie? W nic innego nie opłaca się fundować tak jak w komfort spania. Dobra, mam dzidę, także jakby coś nie napadło, to mam szansę nie umrzeć. Niewielkie, no ale zawsze.
Kamienny nóż. Gdzie jest kamienny nóż? I tu. I nie mam kamienia. Mam się chwytło. Już mam. O, więc ja tutaj widzę w ogóle beczki. Otwórz. Ziemielniane. Mąka. No, to brzmi przydatnie. To brzmi jak coś, co mogę przede wszystkim przehandlować za jakieś rozsądne pieniądze. Babka lekarska. Kupiciu. Ej, czemu się nie napił? Co za gnój? Ja się też napiję. Imersja przede wszystkim. Bardzo ładnie. Dobra, a upy mam. Co bym tu mógł zrobić sobie ciekawego? Dzidę mam. Ja bym chciał iść w las. Zapierdalać. Nie, chyba nie. Umiejętności. To te wolniejsze psy, chociaż siekier, to nie byłby głupie. No dobra, idziemy sobie. Jak przerobimy tą kampanię, to się cofnę z powrotem do miasta. I sobie pogadamy. Na przełaj, a jak na przełaj, to w sumie może sobie dzidę ubiorę. Bo tu czasem jakieś dziki lubią popierdalać. Czy ten w ogóle ktoś z was grał albo widział w ogóle jakieś materiały na temat Medieval Dynasty? Bo w pewnym momencie była dość głośno o tej grze, bo to też mogę się mylić, mogę popierdolić jakieś fakty, ale wydaje mi się, że to też jakiś polski deweloper przy tym brał udział. I z tego co wiem, gra wyszła nawet na PS5, a na PS5C. Ona ma tryb, znaczy ma już tryb VR na PC-cie, a na PS5 ma dostać tryb VR i kurde, muszę przyznać, że w VR-ze jakby zachowało chociaż ten obecny poziom, bo teraz gramy na medium, na Full HD. O, jakieś wysokie elegancko. Jakby zachowało obecny poziom grafiki na VR-ze, to by naprawdę, naprawdę robiło dobre wrażenie. I nic więcej nie ma. Trochę pszenicy. I to musi być mega wrażenie. Ciekawe, czy w ogóle się da importować normalną, taką standardową postać singla i ją po prostu wrzucić jako postać, zmienić takiej perspektywy na VR, nie? Czy to jest pełnoprawna gra? Kurde, zagrałbym, ale nie chcę mi się kupować jeszcze raz tej samej gry na drugiej platformie, no to już jest trochę przesada, nie? A ma gdyby mnie zajebało, bo teraz na ten wkład na kredyt zbieramy. To nie pożyłbym długo, jakbym kupił. No siema. O, możesz mnie nakarmić. Dobra. Fabułka. Chcę grę skończyć, a nie fabułkować. Dorsasz owsiany ale. Owsiany ale. A kurde, ja już jestem przeciążony? Co? Nie. O kurde. Bez kitu. Jakieś tam miody pitne, coś tam pozbierałem. I gdzie jest kupiec? Gdzie? Gdzie jest kupiec? It's nice to meet you. O, pokaż mi swoje towary. Hop. O, on ma worek. To musiał kupić. A nie mogę. O, dobra. Pyk. O kurwa. Za 240. Dwa miody pitne. Owsiany ale, ty, ja mam owsiany ale. Mąka.
sprzedaj. O kurwa, no, dużo pieniędzy. Kulka to nie, pióro. Pióro do czegoś potrzebne. I... Masz dwa razy to samo źródło głosu, bo ludzie brzmią jak roboty. Tak? I... Nie, no tylko jedno mam. Tylko jedno. Chyba, że... Czekaj sekundę. Dobra, pokaż wszystkie źródła. Urządzenie audio. Teraz, no faktycznie, tutaj urządzenie audio 2. Nie mam pojęcia, skąd się kurwa wziął urządzenie audio 2. Ale już powinno być lepiej. Dobra, dzięki za czujność. Patyków nie sprzedaję, bo to jest... Patyki to życie. Patyki to... No, patyki to miłość. Babkę owsianą mogę opędzlować. Bułka owsiana. Opędzlować. Dobra. Have a good day. I co? Dobra. Kupcy są. Komu ja mam dać te ale? Owsiany ale. Stary, u niego sta jeden. U niego sta? To jest ten? Dokładnie. Magia. Widzisz, widzisz. Uczę się. Ale OBS to jest dla mnie wielka zagadka, nie? Ile razy bym go nie włączył, za każdym razem ma tam jakieś dziwne ustawienie włączone. Zawsze coś się wyłączy, coś się włączy. Nie powiem, ja czasem coś zmieniam, ale zawsze wracam do ustawień oryginalnych. O ja pierdolę, kto to czyta faktycznie te wszystkie teksty. Poczekaj do następnego dnia. I może jakieś dupy powyrywamy, co? To fajniejsze. O, romans, pyk. Dobra. O kurwa, dobra, czaty, tu musimy coś wybrać. Porady uwodzicielskie, bo nie jestem w tym najlepszy, nie? W dzieciństwie marzyłem o byciu poszukiwaczem przygód. Dobra. O, proszę bardzo. O, idziemy dobrze. Zbieramy. Dlatego nie robi się nic na żywca, tylko dodaję presety i profile. No wiadomo. Nie, ja nie mam doświadczenia, jestem żadnego, nie? Także ja se tam tu poklikam, tu poprzesuwam, potem powracam, a potem się okazuje, że coś kurwa nie działa, bo są podwójne głosy, nie? Więc u mnie to tak średnio z tym, no ale może się kiedyś nauczę. Dopiero, nie wiem, ile? 6 miesięcy streamujemy? 7? Kurde. O, jak my jedziemy, ja cię zsunę. Ha! Sympatia 20. Ona już jest moja, nie? Ona jeszcze tego nie wie. Ale ewidentnie... Ja bym tu coś był w stanie pozbierać. No nie za bardzo, kurde, pełne bugi. A, i ten worek miałem kupić. Bez kitu. Kupujemy worek, bo chcemy mieć jabłonki jak najszybciej. Który taki mądry miał te worki? Nie ten. Ten tutaj chyba, nie? No, wory. Wór. Poka mnie, masz wór, masz worek. Kurwa, za drogi? Ile to? 300 za worek. Z czego on jest kurwa zrobiony? Słodki Jezu. Co ja mam do sprzedania? Pszenicę? No mięsko będę musiał trochę, siemię lniane, o, też dawaj. Pyk, o, mamy 300, mamy na worek, jest. Jest worek. Sukces. A, będę siał teraz, o kurwa. A ja będę siał. Shadow, a powiedz mi, są jakieś takie, nie wiem, filmiki instruktorzowe właśnie dla downów, które byłyby w stanie jakoś...
nie wiem, pokazać, jak się robi presety, jak sobie to wszystko, nie wiem, w jakim kierunku iść przy ustawieniach. Bo powiem ci tam, ja nie mam oporów z grzebaniem, tylko jestem brudny, zajebiście. Ja nie mam problemu z grzebaniem, tylko mam problem z tym, żeby potem z tego grzebania wrócić przynajmniej do stanu wyjściowego, nie? To jest największy problem. Siorp. Byłem w żabce, co cię minęło? Ten. Podryw. Rwiemy dupę w wiosce. Będziemy rodzić silnych synów. I. No. Teraz wracam do domu. Kupiłem sobie worek. Także teraz w sadzie będę sobie sadził jabłka. To jest taka sztada, tak? To twój kasztan. Lata mijają, ale metody na podryw na kasztana są niezmiennie skuteczne. Tak mi kolega mówił. Patyk, dawaj patyk. Ale to musi być super patyk. Kurde, sapie ten gość. To w żabce sobie kupiłeś hot doga? Młodzi nie znają podrywu na kasztana? Nie, no. To jest taki mem, że nie... Serio? Chyba największy mem w polskiej historii podrywów, także... Aż mi ciężko uwierzyć, że ktoś faktycznie tego nie zna. Ej, ja mogę sobie zrobić prosty worek. Ze skóry. Okej. Okay. No to już coś więcej wiem. Dobra, gdzie jest kurwa ten worek? To jest najdroższy worek na świecie, nie? 300 patolik, znaczy... 300 pinionuszków kosztował. Ja teraz nie pamiętam, jak się z tego korzystało. O, wybór nasiona. Dobra. I... Dobra, macie. Worek. Wybór nasiona. PPN. Sad. I co? Sadzonka jabłoni. Pyk. Ja pierdolę. Mogę więcej? Nie. Jedno pole, jedno jabłoń. Motyka, no to jedziemy dalej. Hop. Chyba nie. Chyba najpierw motek trzeba. Motek. Budynki, rolnictwo. Sad. O. O nie, a to się nie da tak ładnie złączyć teraz. Kurwa mać, moje PTSD znowu wybuchnie. Znaczy, nie PTSD, tylko nerwica natręctwa. Ajajaj. No dobra, co mi sobie tu? Gdzie jest motyka? Jest motyka, hop. I worek, sadzonka. I hop. I mnie to zawsze śmieszy, że nie wiedzą, o co chodzi. No, tak z wiekiem się wchodzi, faktycznie staje się dosłownie swoim starym, nie? Tak kiedyś te teksty wszystkie właśnie sobie świecisz, czy mi, albo tego i tak. To jak się było gnojem, to irytowało, nie? Ale z czasem dochodzi się do wniosku, to są naprawdę kurwa śmieszne, dobre teksty, nie? Także bycie starym to nie jest ojcestwo, bycie starym to jest filozofia. Można być czyimś starym, nie będąc niczyim starym. O, a jak ładnie posiałem, 3 jabłonie, proszę bardzo. I Sotek, dlaczego jesteś masochistą? A dlaczego masochistą? Co zrobił masochistycznego? Dekoruj, o kurwa. Półeczki można? Nie, półki na zewnątrz, to już trochę przesada, co? Dobra, ale mamy questa upoluj dzikie zwierzę, także robimy ork bić. Idziemy napierdalać coś. Idziemy coś kurwa zabić. Trzeba nam krwi. O, i jedzenia. Gdzie jest jedzonko? Hop. I
Coś tam jest. Jeluń. Najebiemy rogacza. O, łoś, jelej. O, prawie to samo. Długie nogi, rogi. Biega w lesie. Jeleń. Tak jak kuzyn i trąbka, to samo. Mam dziwne wrażenie, że nie zabiję łosia jednym strzałem z dzidy, nie? Coś mi tak podpowiada. O kurwa, ile ich tu jest? Te one są agresywne? Ty, ale jeleń też jest. No dobra, czyli łosie nie są zainteresowane napierdalaniem się. Może i dobrze. Jakbym po prostu biegł za łosiem i go zadźgał. Mogę złapać łosia, czy tam jelenia. No, dawaj. A, nie mogę. Za szybko spierdalają. Twitcha w jasnej wersji, no. U mnie w robocie wszyscy się pytają, dlaczego ja mam czarny motyw na wszystkim, nie? Tam, nie wiem, Outlooki, Excel, wszędzie, gdzie się tylko da, ustawiam czarny motyw. Ja mówię, kurwa, to mnie dziwi, że wy macie jasny. Bo idzie naprawdę oślepność, nie? Ja jestem w ogóle stworzenie nocne. Mi się dużo lepiej gdzieś tam pracuje wieczorem, jak jest już ciemno lekko. Bo nie męcz mi ten ekran wzroku tak bardzo, nie? A no i wszędzie z odruchu teraz też twitchowo na czarno, wszystko jest w czarnym motywie. W poprzedniej robocie SAP-a miała na czarno, czyli każdy jeden program na czarno, nie? I dużo przyjemniej mi się z tego korzysta, dużo mniej oko męczy się przy ciemnym motywie. Trzeba się do tego nauczyć, bo szanujesz swoje oczy. No tak, mnie męczy naprawdę tak godzina, dwie przy pracy na jasnym ekranie, który mi napierdala jasnym motywem. Są niektóre programy, na przykład, których nie mogę w obecnej robocie zmienić motywu, właśnie na przykład SAP. I strasznie męczy oczy, nie? Nie da się przed tym, kurwa, pracować. A znowu ludzie mówią, o, bo to dziwnie wygląda. Jak, kurwa, dziwnie. Dziwnie to wygląda właśnie jasny. Jastrząb. Spoko, no, tylko ja mam... Jak ja mam coś upolować? Jak to wszystko spierdala. Muszę jakiegoś dzika, jakieś zwierzę, które się nie boi uczciwej walki. Dało skradać? Tak, dało się. Bo to też jak dzikie zwierzę, sprintem w te łosie lecę. Nie no, pojedynczą dziną nie zabiegam przecież. A skąd wiesz, że ten Soku ma Twitcha w jasnej? Gdzieś to znalazł. O, dzik. Miejsce występowania dzik. Czyli to będzie jakieś męskie zwierzę, z którym się można napierdalać. Dawaj mi go tu. I on jest... Bielik. Nie wiem, czy Bielik się będzie chciał napierdalać. Dzik na pewno się... O, jest. Chodź tu. Tora. O kurwa, są dwa. Oj. Oho. Dobra. Kurde. O. A. Taktyczny odwrót. O kurwa, dzik mnie goni. Dobrze, siekiery mam. Ała. Skakowałem mu toster. Dobra. Dzik okazał się zbyt dużym zagrożeniem. To mogę powiedzieć. Polecam Dark Soulsy. A mnie cycek swędzi. To lewy. Dlaczego mnie lewy cycek swędzi? No dobra. Jaką lekcję wyciągnąłem po poprzednim... Po poprzedniej porażce potrzebuję więcej drewnianej dzidy, bo tamta mi się złamała. I nie miałem broni. Więc potrzebuję broni, żeby się bronić. Zaskakujące. Dobra, jabłuszka opierdoliłem. O, jabłuszka leczą. No proszę.
czego się człowiek nie nauczy. Co rozbierałem? Kurde fajka. O, to ja, to jest znowu jakaś... ...ksinia. Mikstura siły. Leczenie. O kurde, to jest dużo tych... Co? Mikstura. Mikstura trzeźwości, ja to nie potrzebuję. Lulek? Czym jest lulek? Rodzaj zioła. Chyba lolek. Używane w celach zmniejszenia zatrucia alkoholowego. Znajdowane w przyrodzie latem. Nie no, po co komu zioło, które zmniejsza alkohol? Bez sensu. Komu to potrzebne? No dobra, mam dużo dzit. Jeszcze zapiszę, żeby nie pójść znowu bez dzit na dziki. Kici, skurwy synu. Właśnie tutaj trzeba tylko kojarzyć się Bobka i Hutę 800, nie? Hutę 800 się nazywa? Eddie 800, no. Jakoś tak, nie? Mieciu wśród mutantów. Kurde, na płytach CD kolega nagrywał, ściągał, nie wiem skąd. To były czasy. Też mieliście kolegę jakiś tam w szkole, w podstawówce, gimnazjum, który wam ściągał internet na płytki, wypalał wam filmiki i głupoty z internetu. I mieliście internet offline w domu. Kiedyś to było. Chujowo, kurwa, ale bym nie chciał wrócić do tych czasów, nie? Totalnie bym nie chciał wrócić do tej epoki internetu. Każde zdjęcie z gołą babą ściągało się 15 minut. Nie miałem kolegów. Wiesz, no, to rozwiązywało część twoich problemów, nie? No to nigdy wielu kolegów nie miałem. Ale tych, co miałem, to... Byłem generalnie bardzo zadowolony z ich towarzystwa. Sekret tkwi na tym, żeby sobie wybrać podobnego popierdoleńca, jakim się jest samym. Tak powstają wielkie przyjaźnie. Miejsce polowanie kaczka. Kaczka to jest dzikie zwierzę. Skoro dzik mi najebał, to może kaczka mnie nie pokona, co? O, patrzcie. O kurwa. Aj, goddammit. Nie wiedziałem nawet, że są takie tryby inspektora. Kurwa, kaczki mi uciekły. Dobra, patrz to, będzie headshot, nie? Hop. Kurwa, prawie że. Gdzie jest moja dzida? O, hop. I mamy to. Dobra, bez szaleństw. O, rybki. Mogę dziobnąć rybki? Ajaj. No nic. Ani rybki, ani kaczki. Pokonany samiec wraca do gniazda bez zdobyczy. Kurwa, coś musimy upolować. Hop. Trafiłem w niego? Chyba nie bardzo. Zgaduję, że jakbym trafił, to by raczej nie odchodził takim... Ja pierdolę. Takim spokojnym tempem. Jelenie ułożyły mnie za tak zerowe zagrożenie, że nawet im się nie chce uciekać. Jezus. Najebałem z pięści łanie. No, jest. Udało się. Mema z jeleniem, kurwa. Tak właśnie musiało być.
prawdziwy mężczyzna najpierw osłabia swoją ofiarę, potem napierdalają gołymi pięściami, aż zedrze z niej skórę. Grzybki, smardze. Karci mnie, żeby opierdolić smardza. Co on robi? Smardz. Plus żywność, plus zatrucie. I wyjebać to. Ale jak na złość tych smardzów jest i widziec. Oj. Mapa. Jaka ta gra jest ładna, no tak? No nie, te lasy są tak swojskie, tak? Znajome. Jakbym tu gdzieś znalazł jakiś znaczek, nie wiem. Piekary Śląskie, albo nie wiem. Koty. To totalnie bym uwierzył, że to jest gdzieś na żywo, nie? Proste drzewka. Proste pola. Wszystko takie właśnie, no. Proste, swojskie, fajne. Mięso, to nie. Polone mięso, dawaj. Ale upędzlował. Sapie. Ale się tam ktoś wybudował? Ja pierdolę. Ktoś musiał dobre układy mieć z miastem, że takie miejsce na deweloperkę dostał. Układy jak nic, nie? W ogóle czaty zachęcam do dupnięcia subskrypcji, bo widzę, że kilka powygasało, także jak ktoś jest chętny, wspierać dalej nasz kanał, podoba mu się to, co widzi, albo jest ciekawy, jak daleko zejdziemy na tym poziomie, jeden z dwóch, to polecam sobie dupnąć subika, a jeżeli ktoś w ogóle nie ma followa, to po pierwsze zachęcam do sfollowowania. Niosę za dużo, ojej. 5 zł. Właśnie powiem ci, że te 5 zł to tak ledwo sami z tego dostaniemy, nie? mały, prosty dom. Na tej zasadzie ja mówię tu. Dobra. Raczaję. Kurde, wolno się tu leveluje. Nie wiem, czy na sam początek nie byłoby dobrze właśnie dodawać tych talentów, które zwiększają procent expo. Bo tak póki co, to wcale jakoś szybko nie idzie. Dobra, jedna chatka jest. Co byśmy tu mogli? Jeszcze jakąś chatę dajemy, nie? Przetrwanie. Co tu jest? Cały chuj. Wydobycie. Studnia. O! Studnia. Zawsze chciałem mieć studnię przy chałupie. Że studnia zaraz przyrzeca to tak średnio, co? To przy naszych jabłonkach sobie dupniemy studnię. Nie mam bladego pojęcia po co. Ale sobie dupniemy. O! No i nie mam kłód. Ja kurde, i łopata też by nie była głupim pomysłem, nie? Bo mogę se... Łopaty se mogę użyć do wykopania tych pieńków, które są w glebie i to jest w zasadzie może nie darmowe, ale bardzo tanie drewno. No i oprócz tego poprawia feng shui w obozie. Tak, tu i łopata. Proszę bardzo. Mamy łopatę, ekwipunek, narzędzie, łopata jest, hop. I... no dobra. 5 łopat. Drewniana łopata. Kurwa, ale bida. No, woda. Aha, o kurwa, bo jeszcze mam... już mam przeciążenie. Młotek. Gdzie miałem tą studnię? O, tu. Nic. Pyk, łoda. Mam tu jeszcze jakieś pieńki? Nie bardzo. A, nie bardzo. Wyjebałbym się o ten pieniek. A mam okulary, nie? Ale spoko jest ten... Kurde, wydawało mi się, że to działa troszkę inaczej. Ale ten system przeciążenia jest o tyle fajny, że jak się troszeczkę przeciąży, to on troszeczkę traci prędkości. Jak się trochę bardziej, to więcej traci. I to jest takie, no, rozsądne, nie?
Nie, że przekroczysz tam u pół kilograma, jak nie wiem, w Skyrimie i nagle postać przestaje mieć biegać, nie? Bo 320 funtów to jest git, ale 321, bo podniosłeś linkę, to już nie jest git. I to było zjebane. Ale tutaj to jest bardzo zdroworozsądkowo zrobione. Bardzo, bardzo. Lubię takie logiczne systemy. Dobra, tutaj głównie słoma. I pyk. Słomka, słomka, słomka. Ale się w to chillowo gra. Jeszcze ta muzyczka. Trzeba to w ogóle słychać muzyczkę, bo ja nie wiem jak z głośnością samej giery. Bo to taki właśnie klimat chillowera robi. Założyłem w ogóle, że tak po moich grach, które ja tutaj pykam na streamie, są dwa rodzaje gier, nie? Albo takie, które mi plują do ryja. Typu właśnie, nie wiem, Cuphead. Albo taka totalna lajtóweczka. Medieval Dynasty, Graveyard Keeper, nie? Nic po środku nie ma. No, Poe w zasadzie też jest takim troszkę. Nie nazwałbym Poe grą do chillowania, nie? Co to, to nie. I słomo się rozbierało. Napierdalam słomem młotkiem tak długo, aż powstanie dach. Tak to właśnie wygląda w samym życiu. Teraz byłbyś chętny sobie pyknąć gdzieś tam w koopie? Na tym, na... W Medievala? Czy nie kręcą cię w ogóle takie giery? Ciekieram się zaraz rozpierdoli. I chce mi się piciu, to ile piciu? Tak się składa, że mam dużo tutaj w pobliżu. Sprawda, w wodzie srają ryby, no ale nie ma innego wyjścia, no. Czasem trzeba. Jedzonko. Przyszło mięso. A jest darmowa? Nie. Ale na Instant Gamingu masz troszkę taniej, jak cię to zadowoli. Taka odpowiedź. 70 parę ziko, z tego co kojarzę. U nie, pada. Się przeziębie. Dobra, budujemy dalej. Nie wiem co, ale ja uwielbiam budować w takich grach, nie? Magazyn. Nie mogę jeszcze magazynu. A co mogę? To nie mogę, to nie mogę. To też nie mogę. Hodowla zwierząt też nie mogę. Sługi. Kurwa, też nie mogę. Meble i dekoracje. Pojemniki, o, skrzynia bym się taka przydała. A, nie mogę, pozdro. Koszt. Dobra, no. Koszt też jest... Rotacja. Ja bym chciał wyżej, dlaczego tak nisko jestem. Dobra. I do kosza se wrzucę jedzonki. Dobra, trochę się odciężyłem. Magazyn zasobów, no to by było kurde niezłe. Albo chata myśliwska, o. Magazyn żywności. Wszystkie jadalne surowce zgromadzone przez pracowników zostają przeniesione tutaj, pojemność wszystkich magazynów sumuje się. A, ale nie ma nic o tym, o... O ich połowości. Mam 8,5 monety. To jest darmowa, no to masz mowę. Okej. No, nie, bo kurde, jestem fest ciekawy. O, właśnie, do wiochy mogę iść. Rwać dupę. Musi się naprawdę fajnie grać tą gierę, nie? Mówię, to jest takie bardzo organiczne. I ciekawe, czy gracz między graczem może się ożenić, nie? W sensie, no nie wiem, hype'nąć się. Nie, whatever. W zależności od płci. Bo to by było sobie całkiem ciekawe, że gracz z graczem mógłby się ożenić i przedłużać dynastię jako dwójka graczy, nie? No by było ciekawe. Dupnąłbym socka, miałbym z nim dzieci. Byłaby najbardziej zła rzecz na świecie. Plugastwo, które by się urodziło, byłoby początkiem końca świata.
A tutaj można chyba nawet do 4 osób pykać razem. Także to już w ogóle musi być bajka. Tym bardziej, że w dalszych etapach gry wchodzi już etap nie tyle, że sami zapierdalamy i zbieramy drewno, tylko sobie rekrutujemy tak jakby osadników i im przypisujemy... Płacilibyśmy Adasie. No, byś wypychał ze swojej spaczonej miednicy jakieś kolejne pomioty diabła. No i w dalszym etapie już nie lata się na przykład samemu po drewno, po kamień, tylko zdobywa się reputację u osadników innych i tych osadników się przyjmuje i to oni się zajmują tym wszystkim. Dobra, ramasidło. O, udało się. Sympatia 25. Oj. Oho, już. Kurwa. No i tyle. Wymagana reputacja 100, o kurwa. No to będzie ciężko. Dzięki za klipa, Shadow. Ja nawet nie mam za bardzo co opierdolić u nich. O, same patyki. Ej, skóra? Aha, no tak, bo zabiłem w sumie. Ładnie pięściami. Bawi mnie to bardziej niż pójdę. No dobra, ale obraziłem dzisiaj moją duperę. Także cały chuj z tej wyprawy przyszedł. Mogę iść sobie zapłakać w swojej przytulnej chałupce. Prosty dom. Jest już po prostu dom, o kurwa. Ale to musi być. Gdzie jest jakieś rzemiosło, coś takiego, ten meble, dekoracje. Stacje robocze, o. Polowanie, pranie, polowanie. Mogę coś robić? Cel uczniczy, no. Nie wiem, czy to cokolwiek nie zmienia. Kompostownik sam mogę zbudować. Też nie wiem, czy to mi to cokolwiek zmienia. Pranie. Ale nie mam baby, to co? Okrutnie mi dzisiaj gardło siada, nie? I w ogóle ja pierdolę, ja mam wrażenie, że koty w Korzowie, one polują na moje auto, jak tylko się robi czyste. Już trzeci raz w tym roku mam sytuację, w której umyłem auto i jakiś kot centralnie po przekątnej mi przeleciał pod saluteńkim aucie od przodu od maski, przez dach i zaskoczył po klapie. Każdy jeden element, jaki mógł zahaczyć po drodze, ma łapki odbite, takie z błota. Mówię, no kurwa, fajnie to wygląda, nie? Bo jadę sobie i mam dosłownie dwie łapki odbite centralnie przed twarzą. Takie błotniste kocie łapki przed ryjem mi cały czas świecą. Nawet to jest zabawne, nie? Ale nie to, że 3 dni temu miałem umyte auto. 3 dni. I kot się przespacerował wcześniej. Myłem auto jakoś w okolicy początku kwietnia. Gdzieś tak jakoś. No i też było czyste jeden dzień. Bo na następny dzień też miałem kocie łapki przez całe auto. No i gdzieś tam jeszcze, nie wiem, w okolicy lutego też mi się kot przebiegnie. Wszędzie kocie łapki podbijane, we kurwa. To jest jedyne auto w całym Chorzowie, po którym biegają koty. I one czekają, oczywiście nie będą biegnąć po brudnym, nie? Bo sobie jeszcze łapki pobrudzą, także... Czekają za każdym razem, aż umyję auto. Im się wpierdalają na rejon i obdeptują mi auto. A sąsiadom to nigdy nie pobiegają. O, odblokowałem. O kurwa, siekiera mi się popsuła. Tak dupłem, że siekiera popsuła. I nie mam kamienia. Kurwa, sąsiadom to nigdy. O, jest i kamień. Hop. Siekiera. No, i jedziemy. Wracamy do akcji. Pyk. Moje życie, wydobycie. O kurwa, nie trafimy w drzewo. Zdarza się najlepszym. Pyk.
O, jest niebezpiecznie. Znowu, kurwa, drzewa umrę. Okej, okay, mamy to. Ajajaj, już przeciążony. A jak wam się czat podoba w ogóle giera? Daje radę? Nie daje rady? Dam to nie. Magazyn, no kurwa, musiałbym ale dupne. Musiałbym mieć magazyn. Idealnie by było właśnie jakoś tak tu. O. Przy drodze, bo jak tam jest mostek, to każdy kupiec zahaczać będzie o... O magazyn. Gra spoko. O, cieszę się. Tylko grający chujowy. Ale brakuje w niej bombas. No, to jest dokładnie to, czego w tej grze brakuje. Bomba atomowa. W zasadzie wskażcie mi jedną grę, w której bomba atomowa nie byłaby dobrym dodatkiem. Nie ma takiej, od razu wam podpowiem, nie? Jeżeli jest gra, to bomba atomowa może do niej dodać tylko i wyłącznie... Może wyjść na wartość zeroną. Kurwa, czy się nauczę trafiać w pniaki, ja pierdolę. No co za debil. Nie umiem łopatą w pniak trafić. Przez jego do nosa wsadzić, żeby w niego trafić. Jest młotek. No i o tyle fajna giera, że ja sobie tu mogę spokojnie z wami popierdolić i mogę się i na gierce skupić i na tym, żeby coś tam z wami pogadać, nie? Jestem w stanie sobie monitorować czacik. Także to mi się akurat w niej bardzo podoba. O kurwa, no tak, młotkiem. Debil. Lubię takie niespieszne gry właśnie przez to, że się dobrze streamują. Bo gdzieś tam trąbkę na przykład jak grałem, kurwa nie ma szans, nie? Tam... Ułamek sek... Moje pieńki. Usuń 100 pieńków. Okej. No i w trąbki jak grałem, to kurwa oderwanie wzroku na ułamek sekundy, żeby czat przejrzeć, no to... Seria porażek i niepowodzeń, nie? A tu? Coś tam brakuje. Hop, nowy cel. Tu se młotkiem pierdolne. Tu ściulam jelenia pięściami. Fajno jest. No. Karczujemy. Te dwa drzewa mi nie pasuje, nie? Nie pasują. Zaburzają feng shui, ale jak pierdolnie mi teraz drzewem w pysk, to będę smutny. Pyk. Leci. No. Gitara się ma. Łopata. I cyk. Ej, w ogóle mam punkcik do wydania w tym, nie? W wydobyciu. Tak se teraz zdałem z tego sprawę. Wydobycie, proszę bardzo. Wolniejsze psucie siekier. Ciekawe, czy to tylko moje, czy też osadników, jak będą do mnie pracować. Skarby, to skopanie gliny. Nie, no chyba to wiedza o wydobyciu, nie? Bo to, kurde... Im szybciej się takie rzeczy zbiera, tym bardziej to profituje gdzieś na końcu. Ja jestem wielkim fanem tego typu mechanik. Na początku nie masz nic, ale potem ci to profituje z każdym poziomem coraz bardziej. No, teraz... O, jaki to będzie magazyn. Będzie normalnie pocztekst, nie? Albo ten impost. To mogła być twoja reklama. A propos reklamy, zachęcam do wejścia do Insta. Macie jakiegoś youtubera, który lubicie, jak coś reklamuje? W sensie robi to tak kreatywnie i śmiesznie, że aż przyjemnie na to popatrzeć? Jak mówię, śmieszna reklama, czy tam kreatywna reklama, ona jest po prostu tak żenująco słaba, że aż zabawna, to mam przede wszystkim na myśli Motobiedę. On ze swoją reklamą mubi.pl. To jest absolutny ewenement. Kisnę z tego tak... Ile razy nie wymyślę jakiejś głupoty z mubi.pl. To robię to w tak śmieszny sposób, że to już naprawdę
nawet nie przewijam tych reklam, nie? Bo on tak śmiesznie pierdoli, że aż dobrze się tego słucha. No, to jest jeden... Tomska? Nie znam. O kurwa, a co on reklamuje? No, a drugi taki śmieszny reklamodawca to jest Kuba Klawiter, nie? Ja jestem pełen podziwu, optymizmu PR-owcom, którzy dają zlecenia na jakąś tam reklamę do Klawitera, nie? Klawiter tak bardzo robi cringe'owe antyreklamy, że to jest niesamowite. To jest ostatni YouTuber na świecie, którego bym posądził o to, że ma jakieś sprzedajne deale z innymi producentami, czegokolwiek, nie? Hitem była na przykład jakaś tam karta Zen, którą tam głównie wypije, a w reklamach zabija dzieci zombiakami i kotami. Okej, okay. No, brzmi jak coś rzucającego się w oczy. No i właśnie, i to są dobre reklamy, nie? Jak zapamiętujecie. A Klawiter, pamiętam, raz robił reklamę, czy raz, no, jeden tak najbardziej zapamiętałem. Była jakaś karta Zen, coś takiego do płatności z automatycznym przewalutowaniem, coś takiego, nie? No i pojechał na jakieś tam targi, gdzieś tam chyba do Ameryki, na jakieś targi technologiczne. Pojechał i mówi, no dobra, no to jest moment na reklamę karty Zen, bo mamy tutaj podpisanego deala. I kartą Zen możecie zapłacić z przewalutowaniem. Pewnie są tańsze, ale zapłacili mi, żebym tą zareklamował, więc mówię, że ta jest do użytku, nie? Jakby, ja pierdolę, nie? Ludzie, którzy dają coś do zareklamowania Klawiterowi, to są tak... Ja podziwiam ich optymizm, nie? Kreatywnie zrobić reklamę właśnie tak jak Klawiter, albo tak jak mówisz, Tomska? Zgodnie, że ta? To jest naprawdę sztuka, nie? Bo robisz coś, co raczej wszyscy omijają, ale to tak charakterystyczny sposób, tak przyjazny dla użytkownika, że ludzie i tak to oglądają się, jeszcze z tego cieszą, nie? To jest sztuka zrobić reklamy. Dobra, trochę tych patyków pozbijaliśmy. Sikiera się... O ty, ja jestem w ogóle, kurwa, trochę głodny. Jestem tak bezterosko napierdalam tym młotkiem. A tu już Pawełkowi brzuszku burczy. Masz Pawełku. O. A, dobra. Opierdol sobie coś małego. Strzelone mięsko. O. Co się kurwa stało? Czy zjadłem 20 mięsa, kurwa, naraz? Dlaczego? No nie! O Boże, o kurwa, ja tu nie mam... Ja muszę zrobić ognisko w takim razie jak najszybciej, bo ja nie mam... Nie mam jak mięsa zrobić teraz. O chuj. Dlaczego mi się zjadło, kurwa, 20 mięsa naraz? Co do chuja pana? 16 patyków. Kamienne ognisko. Kamień i drewno opałowe. No dobra, 12 kamienia mogę... Ty, fokus na... Co tu się stało z tym jedzeniem? Nie rozumiem. Piciu. Dobra, jestem brudny, to hop, do wody. Już nie jestem brudny. Ognisko z chęcią przyjadę. No. Ale kurde, w ogniskach jest coś takiego, nie? Takie... Nie, to jest pierwotny instynkt. Siedzisz przy ogniu, kurwa, nic nie robisz. Śmierdzisz tym dymem, jak wędzona kiełbasa. I to są najprzyjemniej spędzone chwile na dworze, jakie mogę sobie wyobrazić, nie? Rozpalić sobie ognisko, pierdolnąć sobie kiełbaskę z ognicha, albo jakiś karczek, albo krupnioczek. To jest życie, nie? Ale mam lacie. Nawet widać. Bebol. Niby taki głodny, ale bebol to widać, jak się w dół popatrzy. Dobra. Czemu mi się to kurwy nędzy? Nie rozumiem, co się stało z tym jedzeniem. Klikłem dwa razy tak jak zawsze i przestało być jedzenie w moim fotunku. Tak są. Dobra, drewno opałowe. Jak się robi drewno opałowe?
To była jakaś stacja taka do rąbania drewna chyba. Meble, dekoracje. Stacje robocze. O, ścielanie drewna. Kurwa, no nie mogę, no. Najgorzej. Muszę zbierać patyki teraz. Ajajajajajajaj. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Patyki. Dałaś mi kurwa patyki. Shadow, dawaj. O. Przyjeżdżaj na ognisko. Robimy ognisko. Twitchowe. Dla widzów. Tylko dla subskrybujących. Nawet ci wóżta kupię. Lubisz wóż, znaczy kiełbasę. A kurde, drewno o połowę 6. A nie mam drewno o połowę 6. Tu se dupniemy. Proszę bardzo. Rozpal. Okej, kurz. I... mięso 0. Co? Aha, okej, bo mam w koszyku. A to nie. Nie lubisz ognisk? W sensie, albo tam kiełbachy z ogniska? Ja pierdolę, to jest najbardziej królewskie danie. Ziemniaki z ogniska, krupniok, tam kaszanka, zależy się od regionu, kiełbaska, nie? No i karczek, jest. Ja bym to mógł do końca życia, jakbym miał trzy dania wybrać do końca życia, które miałbym mieć, to byłyby właśnie te trzy, nie? Pewnie bym pierdolnął na cholesterol po pół roku. Ale pierdolnąłbym szczęśliwy. Z brodą tłustą od karkówki. No, a tak patrzę na to mięsko, na tym patyku, co ten chłopak pali. Kurwica, ale bym popchał takiego. Nawet dwa levele dostałem. Niewrażliwość. 10% więcej zdrowia. To nie wiem, kurde. Żelazna wątroba, o. No i kurde, no i to jest, teraz to jest dylemat, nie? Nie, myślę, wymaksuję sobie tą niewrażliwość. Niech to mi da 6% więcej stopni, czy 6 stopni więcej. Niewrażliwości na temperaturę wydaje mi się to całkiem, kurwa, sporo. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości. O, i wiedzą, że myślę, też sobie dodam od razu punkcik w szybszy exp. Wolniejsze psucie młotków też jest... ocieplanie ścian. Tabis. Muszę to mieć. Co to jeszcze jest? Ujawnia osobowości NPC-ów podczas flirtu. Też dobre. Shadow, a ty jakie masz takie żarcie, takie totalnie ulubione, że mówisz, kurwa, siadasz i wdupiasz cały rok, bez przystanku. Masz coś takiego? Oprócz czekolady. Mówię, takich ze standardowego dania, nie? Kłody. Wrzucam was do wody, co? Arka Satana. Bardzo fajny zespół. Polecam wszystkim katolikom. No patyków to jak mrówków, tylko kurwa... źle się to zbiera. Bo są gnoje tak poukrywane. O. Jak nazywali się te robaki zawsze, takie podłużne biedronki? Bo nie wiem, na ile to jest faktycznie prawdziwa ich nazwa. Zawsze je nazywałem kowale. Albo te dupne biedronki, ale raczej kowale się mówiło. Chodzą legendy, że one gryzą, ale pojęcia, kurwa, nie mam, czy takie w rzeczywistości. Patyki. Kurwa, patyki to jest to.
No, ale już się powoli robi ciężko z patykami. A co to jest standardowe danie? No, mówię takie coś, co jesz na obiad, powiedzmy, w ten sposób, nie? Nie mówię jakieś tam desery albo coś w tym stylu. Tylko takie, no, jest obiad, robisz obiad i masz tam jedno z trzech dań do wyboru do końca życia, nie? Jakie takie swoje trzy dania byś mógł wybrać? Jedzenie jest niezbędne. Ty, ale no, kurwa. Ekwipunek, jedzonko. I F plus jest. No. To jest, o kurwa. Także no takie danie, które byś opędzlował na obiad po prostu. I pyk, i pyk, i pyk. No to już tu mam. Dobra, patyków już mam chyba nazbierane komplet. A chuje, jeszcze nie. Jeszcze dwa brakło. Zabrakło mi dwóch patyków i zaraz się młotek rozjebie i tyle z tego będzie. Dwa patyki. Mamy to. Pyk i pyk. No i jest. Teraz tak, tutaj kłody, tu wszędzie kłody, kłody. Kłody, tu kłody, tu kłoda, tu też, tu, tu, tu. Dobra, czyli teraz. Teraz muszę tylko napierdalać drzewa siekierą. Tak długo już nazbieram kłody. Albo Sasku, co to ma zadanie takie, żebyś mógł opierdalać to w zasadzie codziennie? Na pewno masz jakieś takie swoje top 3. I tak zwany first pick przy jedzeniu. Kłoda hop, kłoda hop, kłoda hop, kłoda hop. Kurwa, już taki przeciężony, no co za... Lewy cyc znów swędzi. Kartofle? A z czymś konkretnym? Czy tak po prostu? Myślałem, że napiszesz coś bardziej wyrafinowanego, a nie spodziewałem się. Pojęcie kartofle w sensie każdego dnia w innej formie. Raz z maślanką, raz pire. A, okej, okay, w ten sposób. No, w sumie... Dość uniwersalny pik. Kartofle są bardzo, bardzo, bardzo uniwersalnym wypełniaczem, nie? I idzie tyle rzeczy z nich zrobić. Kurde, no. Nieskończony potencjał. Nawet wódkę idzie z tego zrobić. Albo pieczone. No, ale... ale mi teraz smak przyszedł na takie właśnie najzwyklejsze ziemnioki wrzucone do żaru. I na to takie masełko szosnkowe. O, cię pierdolę. Wyrafinowane żarcie? No, czemu nie? To, że lubisz jeść wyrafinowane żarcie, nie znaczy, że musisz się umieć robić, nie? Też lubię sushi, ale nie chuja mi. Raz chyba robiłem w życiu sushi. Nie wyszło najpiękniejsze? Smaczne było, ale najpiękniejsze to... Do Masterchefa to bym się raczej nie zgłaszał, nie? O, ja pierdolę. Ty, co mi tyle zajmuje? A, bo ja mam tu mięska, dobra. Mięska muszę wpierdolić do koszyka. Babka lekarska, mięsko. Pełne, hop. Ty, ale ja mam dalej. Włócznie tyle ważą? Nie. Waga. O, kilof najwięcej, dobra, no to kilof walimy tutaj. A ja mam 3 kilofy, co? O kurde. 3 kilofy? Pyk. O, siekiera to się zaraz rozjebie. Masz emotki na Discordzie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Nie jestem fanem wyrafinowanego żarcia. Ja po prostu jem, bo jestem głodny. Aha, okej. Okay. O, takie... paliwowe podejście do jedzenia. Ale też, nie wierzę ci. Nie wierzę, że masz takie czysto paliwowe podejście. Bo jakbyś miał czysto paliwowe podejście, to byś wpierdalał czokoszoki, jak nie miałeś pracy, a też zamawiałeś jakieś tam dobre jedzenie. Także totalnie ci nie wierzę, że traktujesz jedzenie
jako napęd tylko i wyłącznie. Od razu w trzech formatach. Nawet Shadow, dałbym ci buzi przez Discorda. Dziękuję ci bardzo. Zaraz po strumyku, albo... aha, dobra, po Saskowi nie wiem. Dobra, to ja to sam po strumyku rzucę. Ale dziękuję ci. Chyba, że chcesz, żebyśmy się przyjrzeli twojemu dziełu już teraz. Kurwa. Mówiłem, że... no dobrze, dobrze. Oj. Nie mam czysto paliwowego żarcia, po prostu rzadko mam ochotę na coś konkretnego. Czasy częściej nie mam ochoty na to, co ostatnio jadłem. Aha, okej. Okay. No, ale to lubisz jeść dobre, tylko nie wiesz, na co masz ochotę. To jest różnica. To jest znacząca, bym powiedział. Czemu mi się tak wszystko czerwono zrobiło? Co jest do chuja? Standardowa emotka, nic wielkiego. No, ale wiesz, sam fakt, że się udzielasz z własnej nieprzymuszonej woli i to nawet nie za 5 zł. To jest coś. Działasz na rzecz naszego małego nie społeczeństwa, ale naszej małej społeczności. Kurwa, i młotek mi się zepsuje, jebe. Te młotki z plasteliny chyba tutaj robi. Dobra. Kolejny młot i se zepsuł. Słodki Jezu. Zrobiłem sobie młotek, to mi się zburzyły ostatnie te... ostatnie te, kurde, kłody. Syk, syk. Proszę mi za to dać autorstwo tej emotki. Gdzie mogę coś takiego zrobić? Jest w sensie jakieś oznaczenie, kto jest autorem emotki? Żeby każdy widział, że to szaro? Tak, no, pytam, bo totalnie nie mam pojęcia, nie? Faktycznie idzie jakoś tam oznaczyć prawa autorskie, że kto tworzył tą daną emotkę, czy nie bardzo? No, znowu nie trafiłem w pieniek, ja pierdolę. Tak, okej, okay, dobra, to poszukam. To masz jego banku. Daję. Jak dodajesz emotkę, to możesz na razie je tora. A, okej, okay, dobra. Masz jego banku. I pyk, mamy to. Magazyn zasobów. Ja pierdolę. Dobra. Robi wrażenie. Dobra, mięsko. Dziam. Tu się dobrze trafiło. I dopiero. A to jest koniec pory roku. No dobra, ale to teraz będziemy mieć lato. Kapło mi. Dobrze. Dobra, czy ja mogę sobie zrobić pułapkę na króliki? Mogę. Bardzo ładnie. Teraz musimy znaleźć króliki. Na mapie powinny być chyba pozaznaczone, nie? Gdzie są króliki? Mapa. Główny, ludzie, zadanie, budynki, domy, wydobycie, łowiectwo. O. Nie to, rolnictwo. Hodowla. Kurde, było coś takiego. O, pułapki. O, dzikie zwierzęta. No, króliki tutaj są gdzieś. Tu. Chat, czy wy tu kurwa gdzieś widzicie jak króliki? Ta emotka na przykład ma autorstwo, jest emotką globalną. Żaba. Spoko. Dobra, okej. Okay. Nie ma problemu. I... no kurde. I znowu się wyłączył.
No według mapy to są króliki, nie? Ja tu za chuj królika nie widzę. Łosia, no ale łoś do pułapki na króliki to raczej się nie złapie. Tak wnioskuję. Dzik. Oho. Zaraz się będziemy napierdalać z dzikiem. Problem polega na tym, że wszystkie dzidy zostawiłem w domku. Dobra. To zostawiam pułapkę. Może się jakiś królik złapie, a ja spierdalam. Kliknij sobie w tą emotkę. To zobaczy, że ma autora. A, no, faktycznie. Bez kitu. Okej. Okay. Dodam cię, dodam, nie ma problemu. A to nawet nie wiedziałem, powiem ci, nigdy nie czułem potrzeby klikania w ten... emotki. Także nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Dobra, magazyn zasobów mamy, drewutnia. Chata zielarska. Chata rybacka. To było... Tylko no kurde, tutaj kasę potrzeba, nie? A ja nie mam w ogóle pieniądza. Także ta technologia niespecjalnie mi coś daje. What jest tam jebać? W ogóle mi są potrzebne. Pieniek, no ale... zapewnia walory estetyczne. Na chuj mi takie coś. Kosze. Jest nawet specjalna rola dla osób tworzących materiały na danym kanale i nazywa się artysta. O, a to każdy kanał może mieć do 5 artystów. O, to też w sumie ciekawe. A co daje ranga artysta? Zwiększa po prostu esiusiaka, że jest się artystą? Czy nie wiem, to jest po prostu osobna ranga, że możesz mieć osobne, nie wiem, uprawnienie na kanale? Do 5 artystów. Może być artystą starych dziadów, ale nie wiem, czy to jest tytuł, którym się można gdzieś pochwalić, nie? No dobra. Mamy magazyn, mamy domek, mamy te, kurwa, studnie. I jest nowy dzień, także idziemy... smalić cholewki, tak się mówiło, tak? Do naszej białogłowej. Idziemy rwać świnie, inaczej mówiąc. Daję tylko badża na razie. Okej. Okay. Badżek zawsze spoko, nie? Można się wyróżnić. Każdy może mieć tam, nie wiem, badża, powiedzmy, jakieś tam za subskrypcję 2-3 miesiące. A... artysta jest, powiedzmy, takim dość unikalnym, nie? O, tak wygląda mój panocek. Jaka ładna liniana koszula. Eko. Ten kanał, ten patch jest i tak tylko na dany kanał widoczna, więc nie ma się czym chwalić. Wiesz co, zależy od kanału, nie? Jakby to był jakiś wielki kanał. Nie wiem, taki duży, nie wiem, duży gamingowy kanał. Dajmy na to Archon, albo Energik, albo Kiszak, albo ktokolwiek. No to na takim kanale... Bacz, artysta jest wyróżniający się, nie? U nas to co innego, no mam ile tam, 4 do 10 widzów, tak łącznie może. A ty na zaloty idziesz? Tak, no. Nawet najedzony, czysty, napojony. Idziemy rwać maniury. Może mi pójdzie lepiej niż ostatnio. Bo ostatnio tam... miałem punkcik do przodu, potem coś pierdolnąłem głupiego. No tak, dawno nie było. To jedziemy. A, jeszcze scena z pompowankiem. Hop. To może zrobimy tak, żeby nie psuło odbioru. Jedziemy pompowańsko.
Mamy to. No i bardzo ładno. Amerykę jeszcze, o. No i super ancko. Dawno nie było pompek. U mnie na OBS pokazało się szybciej. To jak będziesz miał za karę robić na wizy w niedzielę 20. Mam skarpetki w Batmany? Nie, ale mam kapcie w Batmany. Kupiłem sobie, jeszcze są, widać jak są upierdolone, nie? Musiałem sobie kupić nowe papcie, bo przez ten tył w czasie remontu, kurwa, to już jest aż sztywno wszystko z pyłu, nie? Także nie skarpetki, ale papcie w Batmany, tak. W Rossmanie kupiłem. Były przecenione chyba o 20 zł. Mówię, znak z niebios, nie? O. W boje sława. Romans. Jak się masz, piękna? O, proszę bardzo, udało się. Jedziemy na podryw. Kurwa. Co mówi w kuchni jeden rolnik do drugiego? Przesadziłeś. Ujde, muszę to wybrać. O, proszę bardzo, lubi ten żart. Mój wujek często go opowiadał. Co tak, masz coś z tym wspólnego? Opowiedziałem typiarze suchar. I on powiedział, że jego wujek opowiedział. Ja myślę, że to nie ma przypadków, nie? A kurde, już zablokowane. Okej, okay, ale jesteśmy 8% sympatii do przodu. Nie da się zamówić. No. Było warto. Rwaniu duperek, to jesteśmy, o kurwa, ekspertem. Ale skarpetki w Batmany też mam w szafie. I dwie pary, i to w różne Batmany, bo jeden mam tylko w logosy. A drugi, w sensie logosy Batmany, takie jak mam na papciach. A drugie, mają tylko jednego logosa na kostce, takiego większego. To jest lens. Każdy siedmiolatek by mi zazdrościł. Od razu przez zapytanie, nie jestem psychofanem Batmana, po prostu mi się podobają. Jeżeli można mieć jakąś radość w życiu, to są właśnie śmieszne i głupie skarpetki. To jest największe, to jest szczyt rikczu, nie? Nie da się być bardziej ogarniętym w życiu, niż posiadać głupie skarpetki i czerpać z tego przyjemność. Osobiście moimi ulubionymi, niestety już są Rest in Pepperoni, bo były tak dziurawe, że mnie Magda wyjebała do kosza. Ale moje ulubione skarpetki, jakie miałem w życiu, to była jedna skarpetka z owocami kiwi. I ona była chyba brązowa. A druga była szara i była z ptaszkami kiwi. I ktoś tam, kto szedł zawsze za mną, mówi: ej, ale czemu masz dwie różne skarpetki, Ewy? Nie są różne, bo jedna i druga jest w kiwi. Naprawdę sprawiało mi to więcej satysfakcji niż powinno. Takie same miałem w żyrafę. Jedna była ten. Była taki. Design, powiedzmy, czy tam, nie wiem, motyw żyrafowy. Takie żółte z takimi brązowymi łatkami, jak skóra żyrafy. Która futro żyrafy. A druga miała po prostu dwie głowy żyrafy na drugiej skarpetce, nie? I była niebieska. No i ta sama sytuacja. No i masz dwie różne skarpetki. No nie, mam te same. Obie są w żyrafy. Podciągałem w podnie. No ma. Ja siostrze kupiłem skarpetki, które po złożeniu wyglądają jak serniczek. Obratu. Jak hamburger, okej. Okay. Właśnie w Rossmanie są fajne takie niektóre skarpetki. Wziąłem, jest słoik, normalny słoik. I w tym słoiku są skarpetki z motywem, czy takie z nadrukowanymi, wyszytymi ogórkami kiszonymi, nie? Jak są w tym słoiku, to wygląda jakbyś kupował słoik z ogórkami, a jak wyciągasz, to masz skarpetki, tak się... To są najlepsze, największe przyjemności w życiu, właśnie takie głupoty. Wydobycie. Drewutnia. O, będą dostarczać kłody i patyki, o kurwa. Muszę to mieć.
cokolwiek. Uwielbiam głupie skarpetki. To jest moje szczyt ludzkiej ewolucji. Głupie skarpetki. Dobra, trochę kłód. A to moje fancy były takie, że serio byś pomyślał, że w środku był sernik, był burger. Jak znajdziesz takie ze szałotem, czy tam ze sałatką warzywną, jak zwał, tak zwał. Kurwa, daj mi link, nie? Biorę cały zapas. Jak będą skarpetki w realistyczny szałot, bierę, płacę jak za prezydenta w każdych ilościach. Kurde, ale bym zjadł szałotu. Na chuja o tym mówię w filmie. Zawsze po tym głodny jestem. Debil, no debil. Ja mam tylko jasne i ciemne. Są dwie drogi w życiu, nie? Albo bierzesz same czarne skarpetki i wtedy nawet jak ci się jedne dziurawe zrobią, najlepiej jeszcze te same czarne skarpetki. Po prostu tam, nie wiem, 50 opak sobie kupujesz. I nawet jak się trafi jakaś tam, wiesz, dziurawa czy coś i musisz ją poświęcić, no to wyjebane, to wyrzucasz jedną, nadajesz jej drugą nieprzypisaną parę i na mocy nadanych ci praw mianujesz się parą. I masz nieskończoną ilość skarpetek, nie przejmujesz się pojedynczą pierdoloną skarpetką przez pralkę. Po prostu dosztukowujesz z zapasu, nie? To jest druga droga ninja, którą można obrać przy skarpetkach. Na pierwszą to jest definitywnie zdolność do tego, do utworzenia głupich desek, kurwa. Znaczy jest to głupi desek, głupich skarpetek. Głupie skarpetki są najlepsze. No, mogę robić drewno, opał. Kłody. No dobra. Skoro mogę robić drewno z kłody, to by oznaczało, że mógłbym zrobić sobie... Znalazłem takie. O kurwa, teraz jestem ciekawy. Sałatka. Aha, taka, okej. Okay. Też fajne, no. Ale wiesz, o jaki motyw chodziło? Szałot, nie wiem, czy to będzie... Czy... O. Kurwa. Czy istnieje coś piękniejszego na ziemi? Nie ma chuja, w weekend robię sobie szałot. Nie wytrzymam, jak nie zjem. No, także o taką sałatkę mi chodziło. Taką bardziej pożywną, bym powiedział. Ja, czy to się jakoś podlewa, czy to się tak po prostu tutaj będzie rosło? No dobra. Skoro mam możliwość tworzenia drewna opałowego, tak bym sobie ściął jeszcze Z2, a nie muszę nawet łamie. Paskane. Skarpetki. W motyw koloru żygów. Po dobrej imprezie to każde skarpetki mogą być w motyw żygów. Dobrze polecisz w melanż. Ty czary, ja w ogóle teraz włączyłem, kurwa, 2 godziny pykło. Ja tutaj nic nie zrobiłem w tej grze, nie? Tu coś kopu, tu jakiś domek postawiłem, tu zarywam duperę. A tu jest, kurwa, prawie 10. Dobra, jeszcze jedna na garb. Jedziemy. Do drewutni. W drewutni sobie zrobię drewno opałowe. Potem zbieram trochę kamulców. I z tych kamulców... Pierdolniemy sobie fajne te... Fajne co? Fajne ognisko. Patyki, dawaj patyki tutaj też. No i drewno, nie będzie. Ale kapa. Nie mogę stworzyć, jak nie mam tego w ekwipunku. A, nie lubię tego. Strasznie mi przeszkadzają właśnie te systemy, jak się dostaje... Tak jak w tym przypadku, nie? Że mogę sobie zrobić na przykład jakiś tam item, tylko jak mam go w plecaku, a jak jest w schowku, w tym samym takiego budynku, to już nagle postać nie wie, że to jest dostępny materiał i tego w ogóle nie jest w stanie ogarnąć, nie? Takie są. O kurwa, już patrzę. Kurde, no. Jest blisko, nie? To cały sam jest naprawdę blisko.
ale one są takie jeszcze stylizowane, nie? Takie rysunkowe. I właśnie o tych, kurde, dokładnie te widziałem w tym, jak to mówię, w Rossmanie, nie? Dokładnie te. I to jest całkiem blisko tego, czego szukam, tylko szukam takich, które będą realistyczną sałatką, nie? To by było to. Dokładnie to, czego szukam. Kurde, patyki zostawię. Bo teraz ja potrzebuję kamienie z tego, co kojarzę. Tu, ile tych... A ja nie mam technologii do tego w ogóle. Super. Odwaliłem kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Dobra, dajmy się teraz. Jakie mam zadanie? Wykonaj jakieś zadanie dla sąsiadów. Dobra, jebać. Porozmawiaj z Uniegost. Najlepiej zrobić zdjęcie sałatki i kupić takie z możliwością druku. Tak by było najlepiej. A jest jakaś firma, która robi skarpetki tak na zamówienie? Myślę, że wysyłają się jakieś foto i oni tylko drukują, powiedzmy, na całej powierzchni, nie? Czy tam bez pięty, bez palców. Bo to by faktycznie było rozwiązanie mojego problemu. Takie skarpetki pewnie kosztują 5 milionów złotych. Pełno jest jak... O, widzisz. Kurde. Może na następne urodziny sobie takie sprawię. Zmienimy cel donate'ów na skarpetki w szałot. Ale pyszne. Pyk. Blok, prawy lew. O, zaraz zemdleję. Ten gość ma kondycję taką jak ja w realu. Albo w makro. Chciałem jebnąć gołębiowi. Prostego. Skarpetki z własnym wzorem. O, okej. Okay. O kurwa. Od minimum 50 par. No. Powiem tak, to nie jest coś, czego nie byłbym w stanie zrobić, nie? Ja bym był w stanie chodzić przez rok tylko w skarpetkach w motyw szałotu. Te kurwa, 50 par, które będą kosztowały 60 zł za sztukę. Chyba, że czaty robimy takie personalizowane, będzie szałot i na kostce będzie nadrukowane nasze logo z kanału. Co by na to? Będziemy jako... Nie, za pół roku, powiedzmy tego. Za pół roku wsparcia dla subskrybujących. A, to tylko przykład. Okej, dobra. Myślę, że ogólnie jest taki trend. Ale sałatki w szałot z naszym logo. Kurwa, sam bym takie kupił. To musi być piękna sprawa. Dobra, tam. Reputacja 11 plus 10. O, ładnie. To gdzie ja sobie ją mogę sprawdzić? Gdzieś tu? Umiejętności to nie. O, reputacja 11 i 70. No dobra. Nie chodziłbym. Mógłbym się chociaż udawać, ale... Powiedzieć tak, super, zajebisty pomysł. Dupera dzisiaj wyrywaliśmy, nie? Nie to. O kurde, sorry. Jak się masz? Dobra. Ja już wyrywaliśmy. No, także ten. Jutro piąteczek. Jakie plany na piąteczek ogólnie? Kurde ten. Piwerko, wyjazd ze znajomymi. Bo ja na przykład jutro mam w planie podziwiać mój prysznic. Dzisiaj już mam sosek, słuchaj tego, nie? Dzisiaj mam już zamontowany brodzik, nie? Brodzik i bateria jest wykręcona do ściany.
Powiem ci, nie masz pojęcia, jak satysfakcjonujący jest to widok. Po miesiącu kąpania się u teściów. Mam swój brodzik we swojej własnej łazience teraz, nie? Na pewno nie planuję grać w Medieval Dynasty. No, fajna giera. Znaczy mówię, bardzo chillowa, nie? Ja tu na razie też tylko biegam i buduję w sumie jak down. Ty, dobra. Żeby nie było, że Resident Sleeper. Bierzemy dzidę i idziemy się napierdalać z dzikami, co by na to. Unę, dobra, chowamy wszystko. Może w X Defiant? X Defiant? Czym jest X Defiant? Dobra. Wypowiadamy wojnę dzikom. Albo my, albo oni. Pióra. O kurde, skąd ja mam tyle piór? To sobie zostawię, skórę oddamy. O kurwa. W koszyku się nie mieści więcej skór. Serio? Proszę, też mają swój udźwig? Ja pierdolę. Tego się nie spodziewałem. Dobra, kamulce? Też nie. Ja jebę, patyk. No sobie zostawię siekierę, mogę... Nie. Przepraszam, kufek nie wolno obrażać innych ludzi. Kogo ja obraziłem? Może ich zefaj... Nie, ale serio? Kogoś pocisłem? Kurde, ja już... Kiedyś mi wypierdolą z roboty za mowę nienawiści. Nie wolno obrażać innych ludzi. Bez kitu, nie wiem kogo obraziłem, nie? Dobra, siekierę sobie rozjebałem. Teraz idę, bierę dzidy na garba. Mięsko, o ty, mięska, dawaj mięska. Hop, 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 hop. Nawpierdalany jak bąk jestem. Do koszyka, bo chyba dzidy w koszyku zostawiłem. Tak jest. Dzidy. Dobra, to kamulce mogę. Nie mogę. A, okej. Okay. To. Jakiś świadomie, sorry. Nie zwróciłem uwagi. Mój błąd. Tu. Dobra, i sobie zrobimy. O! Nie mam więcej drewna? Dobrze. Kurde, teraz muszę zbierać patyków. I ja jebę. Mam patyki. 15 kilo wolnego mam. Dobra, jedną siekierę jednak muszę mieć. Nie chcę być inaczej, nie? Warsztat sobie odblokowałem, fajnie. Inwentory. Teraz tak. Dzida na siódemkę. I mamy trzy dzidy. Czego żadna nie jest jakoś tam super mega. Szybki zapis. Będziemy się napierdalać z dzikiem. Tu gdzieś był dzik, a co więcej. Tam gdzieś zostawiłem pułapkę na króliki. Pułapki. O, proszę bardzo, na wprost. Ale teraz mam dzidę i się nie boję napierdalać z dzikiem. O, jest pułapka. I jest króliczek. I hop. Uzbrój. Jest i dzik. Chodź tu. O kurwa, są dwa. Autozapis, bardzo dobrze. Przyda się. Chodź tu. Kurwa, nie wiem, czy go trafiłem teraz. Jak w Soulsach. Cyk, wdupala. O kurwa, popsuło się. A. Dobra, wyjebał się. Hm.
dobra. Załatwimy do pomysłu. Dziku, chodź tu. Bij się, kurwa, jak mężczyzna. Jak dzik. Jest, kurwa. Mamy go. Zboksowałem dzika. Po co komu te dzidy w sumie? Wystarczy na... O kurde, 25 mięsa dostałem. No, to ładnie. I tu jest jeszcze gdzieś ten pierwszy. O. Tego zabiłem normalnie z dzidy. A nie pięściami. No, no i teraz to my wyszliśmy zwycięsko z tej walki. Umiejętności nie mam żadnych do wydania. Mam technologię, tylko... No. Drewutnie już zbudowałem chatę myśliwską. Kurde. Rozumiem, że chatę myśliwską już mogę zbudować, tak? To by nie było takie... To nie byłby taki zły pomysł. Bo miałbym dopływ żarełka. I właśnie, ale jak... Jak zrobić te fajne... ogniska. Tu nie widzę. Mała drewniana donica. No niekoniecznie to, o co mi chodzi. Stołki, kopalnie. Ja pierdolę, nie no, na pewno będzie tego. Borsucze futro. Też nie bardzo. Zaprawa. Strach na wróble, pasza dla zwierząt. No kurde. Gdzie się odblokowuje? Lepsze ognisko. Buty. Kurwa. Czekajcie, może tu będzie pisał? Przetrwanie 500. Panie 500, czyli gdzieś tu kamienne ognisko, no bez kitu jest. Ajajajaj, no to dużo, jeszcze dużo. Miałem 58. Co ty jeszcze jestem w stanie? Przetrwanie. Chata myśliwska. Tu jest drewutnia. O, to może... Może tak zrobimy, nie? Gdzie? Nie wiem, albo tak frontem? Frontem do ścieżki? Tak troszkę dalej? O! O! To by było to, nie? Chuj, nie ma kamienia. Pyk. Pyk. Jest kamień. Opla. Jakbym grał w to samo, ale w VR-ze, byłoby to dla was bardziej atrakcyjne? Nie mam VR-u, który mogę podpiąć pod PC, ale tak to teoretycznie pytam. Żebyście poglądali jakieś gry 3D, właśnie nie wiem, tam Beat Sabera i inne takie pierdoły. Kurde, 2 godziny w Beat Sabera napierdalać cały czas na streamie, to powiem wam, że byłoby do mnie wyzwanie większe niż te pompki, nie? O, kamień. W sumie to nie mam pojęcia, jakie jest zapotrzebowanie, czy tam... No, zapotrzebowanie na rynku, powiedzmy, giereczkowym, na oglądanie gier 3D. Ta gra niekoniecznie. A ogólnie coś VR-owego? Inna może ta. Okej. Dobra, czyli jest. Kurde, bo... Tak pytam, bo teraz nie mam na czym... O, kurwa. Bo teraz nie mam na czym grać VR, w sensie mam VR, ale tylko konsolowy. Ale coś tak... Podobno Sony samo puściło taką plotę, że jeszcze w tym roku uda im się dostosować tak jakby PS VR 2 do podpięcia pod peceta. Nie mam bladego pojęcia, jakbym miał to zrobić w tym pokoju.
bo jest ciasno w chuj. Ale może jakbym się tam gdzieś postarał, może by się udało coś takiego zrobić, nie? Pod warunkiem oczywiście, że Sony wprowadzi tego patcha. Kurde. No tam kilka gierek mam, tylko też nie. No. Pytanie, czy... Nie no, Beat Saber jest na wszystkich platformach, nie? Albo ten... nie Beat Saber, tylko... Pistol Whip. O, to jest zajebista gra. Jak macie VR-a, kurwa, nie wyobrażam sobie mieć VR-a i nie zagrać w Pistol Whip, panie. Przekazał sobie grę. No, gdzieś tu już powolutku. Rośnie ta wioska. Kolejne budynki powstają. Już mam który? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty budynek, no. jest progresik. Woda, dawaj. Kurwa, jaki to się nigdy nie nauczy trafiać. Pyku. I cyk. Ściana gładka jak szkło. Pół łęciny nie znajdziesz szczeciny. No, także tu sobie już chatki buduję. Jak ta maniura, którą tam wyrywamy w wiosce, przyjdzie, to od razu ją gdzieś zaprzęgniemy do roboty. To nie jest tak, że ona sobie tu przyjdzie na wakacje. Zapierdalać. Czy określenie praca czyni wolnym po niemiecku, jakbym powiedział, jest też karana na Twitchu w jakikolwiek sposób? Jak z ciekawości pytam. Dobra, kurde, łupię mu się. Zasapisz tutaj na amen. Macha ty psiekierą, a zaraz się kipnie. Patyk, patyk też dobry. No i fajno. Kurde. Bycie deweloperem jednak w sumie jest proste, nie? No, wystarczy trochę drzew ściąć, tu pierdolnąć patykiem. I hop. Dobra. Pora na drzemkę. Cyk, aż mi pociemniało w oczach, jak w życiu. Pi. Kurwa no. Można wiele powiedzieć, nie? Ale taki widok po wstaniu z łóżka, to mało kto ma. Patrzcie, to jakie jeziorko i ja pierdolę. O, kociołek. Nie wiedziałem, że tu mogę takie rzeczy robić. Owsianki. Lubicie owsianki na śniadanie? Albo ogólnie takie płatkowe śniadania? Dobra, pierwsze co? Idziemy wyrywać duperę. Tu się muszę zamoczyć w jeziorze, bo widzę, że śmierdzę. O, i hop. I gotowe. Jakby to w życiu takie proste było. Idę na dupy, to skoczę do jeziora. Od razu się z niego napiję. I cyk. Na miasto rwać. Skoro świt. No. No dobra, ale czekajcie jeszcze, co tu mogę? Samborem. Gdzie jest sambor? O kurwa. Gdzie ten chłop jest? Magazyny, usługi. Zadanie, o. Tu jest. Okej. Okay. To może zamiast podrywać duperę, to idziemy od razu do tego gościa, co? Gościka co zrobimy. Nie mam dzidy, co prawda, ale liczę na to, że mnie nie napadnie żaden dzik i nie będzie uprawiał ze mną stosunku niespodzianki. A, to bym Sławki jeszcze urwał z bani. Dobra, jolo. Szybki zapis. Ryś,
Arysie mnie atakują? Trochę temu już to grałem. O kurde, łopata. A drewniana, myślałem, że jakaś fajniejsza. Rudacyny, o kurwa. I pieniążki. Kurde, 5 kilo, wcale nie lekkie, nie? No ale trudno. Najważniejsze, że pieniążki znalazłem. Królik. Też fajno. Dobra, 500 metrów w tom. Jaszcząb, jak Glapiński. Można tu znaleźć Glapińskiego. O kurde, kolejna łopata. I kolejna paczuszka. I kolejne pieniądze. No takie prezenty to ja lubię. Darmowe pieniądze. Brązową, o kurde, to już nie jest jakaś tam chujowa drewniana. No, bez kitu, wypierdol to. Drewniana łopata. Bez kitu, wywal to. Pizdziec. Drewniana łopata, jak ja mogę mieć brązową. Ja pierdolę. Teraz to my już wchodzimy. W nową epokę. Jest to coś fajnego jeszcze? Bo tak, w sumie se przebiegłem. To nie za bardzo. Zapiszemy. Czy F5 to jest też sobie... F5 działa, dobra. No to jesteśmy u siebie. F5 jako ogólnoświatowy skrót do szybkiego zapisu. No kurde, to jest kolejna. Ale tu jest... mięso to mam akurat w brud. Skóra, dawaj. Kamienny... Złego, złego. Najwyżej wyjebie. Nic więcej ciekawego? Chyba nie. No to idziemy sobie pogadać z jakimś jegomościem. Co to jest? O, jeleń, dobra. Tam, że niedźwiedź. Pamiętam, że niedźwiedzie to są przechuj bombowce tutaj. Jeszcze z żadnym człowiekiem się nie napierdalają w sumie i musiałbym sobie zrobić... O, wilki. To też nie za dobrze. I zmieniła się muzyczka, to znaczy mnie coś napierdala, ale będzie. Jest muzyczka jak z Wiedźmina, to znaczy, że jest bitka. Trzeba brać nogi za pas. Tarbyski, gdzie są te? A, dobra, odjebałeś. Elegancko. Tak właśnie musiał być. Wrona. Będę tak skakał, aż zemdleję. No siema typie. Kurde, wygląda jak ten z tego, z gry o Tron, nie? Ten, co tam był od tej kapłanki Wiecznego Ognia. Stracił oko, co go ciągle ożywiali. Troszeczkę, może dlatego ma przypaskę, ale... Dla mnie to jest identyczna postać. Też jest jakaś taka choroba, nie? Że ma się problem z odróżnianiem twarzy. Ja myślę, że mam jakieś lżejsze stadium tej choroby, nie? Drewniana łopata. Nie no, na chuj mnie drewniana łopata, gościu. Pierdalajmy z tą drewnianą łopatą. A, wziąłem drewnianą motykę, wywaliłem debi. Drewnianą łopatę chciałem wyjebać. Dobra. Wykop złoża gliny i muszę ich mieć 5 tych glin. Glin, glinów. Glin.
Dobra, brązowa upad. Nie, wygląda. O, skała zablokowany. Dobra. Ja muszę znaleźć złoże gliny. 10 po 10 w ogóle. Podejrzewam, że już tam wszyscy przysypiacie przy tym, zwłaszcza jak ta muzyczka sobie tak plumka. Plumka, muzyczka, ja sobie popierdalam wśród łosiów w lesie. Pewnie nie jest najbardziej porywający gameplay, jaki już spotkaliście. Ale to jest naprawdę dobra gra. Polecam sobie zagrać samemu. Strasznie relaksuje. Jak ja znajdę kurde? Pamiętam, że glina to było właśnie takie... Taki kawałek piaszczysty, ale z taką kubką piachu na górze mi się wydaje, że to było. Nie potrafię sobie przypomnieć, jak to wyglądało, nie? Oho. O-o. Finka, a ja nie mam broni, spierdalam. Kicam przed siebie. Odjebała się? Tak. Muzyczka się zmieniła, to świnka się odjebała. Gdzie jest glina? Logika by kazała przypuszczać, że gdzieś nad wodą, co? No, to nie jest glina. Lulek. Można sobie dupnąć lulka. Nie mam kurwa bladego pojęcia. No nic, szukamy. Skoro to jest jeden z początkowych questów, to wnioskuję, że glina nie powinna być jakoś bardzo daleko od tego punktu. Ale chyba... Ach, nie zrobię sobie widy. Ale ten nóż zamiast dzidy to mi się chyba jednak przyda. Nie wiem, na ile to jest skuteczne w samoobronie. Ale potem, że i tak będzie lepszy niż pięści. Skała. Skała to definitywnie nie glina. Siemanko, Sabros. Witam cię. O, jakieś nowe gifty. Jak tam graliście dzisiaj razem? Bo mieliście grać tam, nie? U szanowego. Odpowiedzi, o proszę, proszę. Jak tam? No, dziękuję bardzo, fajnie. Leci sobie wieczorek. Tutaj chillówę robimy pełną. Kurde, czy ja mogę sobie wywalić takiego w miarę sensownego? Mięso, o kurwa, 52 mięsa. Skórę, no nie wiem, czy mogę skórę wywalić tak seo. Mięsko, pierdolę, to zawsze coś tam zajdzie. No jeszcze 4 mięska takie. Czym się różni to mięso od tego? Ono się po prostu nie stakuje. O kurwa. O fach. Najadłem się surowego. I mam zatrucia teraz 60%. Ale ja nie wiedział, ja nie chciał. Właściwie skończyliśmy. Jak? Opowiadaj. Fajnie się grało w ogóle? Na jakiej zasadzie to polega? Tak jak mówiłeś, że są te obozy, tak? Które się... O, znowu fanty. Ale nie mam już miejsc. Te obozy, których się... ludzie umiejscowiają, tak? I między sobą się napierdalacie. W sensie, no, są tam zależności między obozami. Godzina problemów technicznych, krótka gra z randomami, którzy dostali bany, zagadanie na Discordzie, więc ogólnie śmiesznie. Bo tam widziałem, że przenieśli ten początek chyba na 16, nie? Tam wcześniej chcieli zacząć. No, a ja do chaty wbiłem jakoś 10 po 19 dopiero, w ogóle po robocie. Znaczy no, byłem tam na godzinkę wcześniej w domu, ale coś ogarnąć, coś tam pojeść. I nie za bardzo wiem, jak dołączyć, no. Wszystko przez to, że muszę codziennie się u teścia buildować pod prysznicem. Jak źle by to nie brzmiało. O 20. Aha, okej, okay. Bo widziałem gdzieś tam na Discordzie, tam się pojawi informacja, że o 16 chcecie zaczynać, nie? I tak mówię, to... 16, to jak nie będziecie na pewno drugi raz zasad tłumaczyć.
Mam wrażenie, że moja postać nie jest najlepszym pływakiem. Ja to chyba nie doczytałem. Chyba, że ja coś źle przeczytałem, bo tylko mi ten pop-up wyskoczył na telefonie i go tam smyrnąłem. Ja tylko przeczytałem, to mówię, a dobra, to nie ma co zapierdalać w domu specjalnie, bo i tak już będzie po ptokach z początkiem. No, ale jak pykło, to spoko. Dobra. Przybyłem, żeby z tobą rozmawiać. Romans, jak się masz? Masz piękne oczy. O, proszę, ale siadło. Ty. Ja to umiem. Umiem w bajery. Ciekawe, czy Magda potwierdzi. Pyk, bo 10, ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, mam wrażenie, że to jest taka wrażliwa osoba, także tutaj trzeba bajerować pod wrażliwość i pod piękno. Kurde. Ale naczepaliśmy dzisiaj sympatii. O, ja cię pierdolę, nie? No. Dobra, teraz muszę opędzlować trochę mięsa, bo on go w chuj. Aż tyle mi go nie jest potrzebne. Sprzedaj i no spokojnie, bez kozery mogę powiedzieć, że 40 mięśni ma, mogę mu opędzlować. O kurwa. To mogę opędzlować. Skóra, no zgaduję, że skóra mi się jeszcze mocno przyda. Żyto, dobra, no dwa żyta to. Nie robi mi specjalnie różnicy. Dwie miksturki zdrowia. O kurwa, za tą brązową łopatę 170. No. Ale na przyszły tydzień spróbuję wcisnąć decyty. Okay. Jezu, będziesz chciał propagandę, tak? Pasje robocze. Pranie, polowanie, śniadanie drewna. Ej, o, ale ja mogę sobie kupić schemat teraz. Pato, o kurwa. Do garbowania. Robocze, polowanie. Kurde, cel łucznicza. Gdzie ja mogę sobie robić łuk na przykład? Jakbym chciał pułapki? Nie. Pojemniki, oświetlenie. Rękodzieło? Też nie mogę łuk tutaj. Przetrwanie. A, o kurde, ja mam limit budynków, teraz ja już sobie nie mogę nic nowego zbudować. Także teraz będzie fast focus na... bo muszę teraz zwiększyć liczbę, czy rozmiar osady. Właśnie, limit budynków. Było coś takiego. No dobra, ale to duperę mamy już. Na 65% nas lubi. Także to już tak fast popłynęliśmy z podrywem dzisiaj. Fajna gra, tylko jak zwykle nie mam z kim grać. No, to jest właśnie największa wada i planszówek, i wszystkich gier takich multiplayerowych, że one są zazwyczaj 3 albo 4 razy lepsze, jak się gra z kimś, kogo się faktycznie zna, nie? Bo tak randomy, no okej, można tak kogoś faktycznie poznać czasami. Ale w większości randomy to randomy i oni też patrzą tylko na quick game i tam spierdolić do domu, nie? I największą wadą planszówek jest to, że gra się w nie zazwyczaj z kimś. No, oczywiście są solowe planszówki, nie? Ale to już tak... No, cały urok planszówek jest właśnie z tym, że gra się z drugim człowiekiem i się cały czas dyskutuje o tych zasadach, nie? A nie mając kolegów, to jest znacząco utrudnione. Tak samo jest z WoWem. No przecież WoW sam sobie jest fajny, ale jak się gra samemu, to jest tak 2-3 miesiące maks, nie? I koniec. Zainteresowanie WoWem ucieka. Ale jak się ma dobrą gildię, właśnie gdzie tam są jeszcze znajomi i w ogóle się takie faktycznie relacje fajne buduje wewnątrz gildii, no to wtedy, kurde. Miałem bardzo fajną gildię na tym, na Wotlku klasiku. I tam chłopaki, w ogóle była śmieszna gildia, bo mieliśmy guildmasterkę, demkę.
To była też fajna persona. I naprawdę tak ogarnięty klan. Kurde, w sensie klan, gildia. Super, naprawdę fest, dobrzy ludzie. Bardzo przyjemnie się z nimi ekspiło i wszystkie taktyki, naprawdę bardzo, bardzo cierpliwie do tego podchodzili. No super ludzie, no. Ale potem jakoś tak przeszło. Bo tutaj czas, tu, no głównie czas, nie? WoWem, kurde, bez odpowiedniej ilości czasu w WoWie to jest dramat. Taki pożeracz, kurwa, 8, a nie 6. Wiedziałem, że za mało. Tu. O, już będziemy mieli troszkę lepsze ognisko. Pyk. Rozpal. I mięsko. I robimy full. Full mięsków. Randomy do większości spierdolina, no. A propos planszówek, to kiedy przyjeżdżasz? Już kurde, Jonie obiecałem, że się pojawię na jakimś tam na tym wrocławskim no coś, ale pyrkon, tylko powiedzmy taki bardziej japoński o kulturze Japonii. Nie wiem, no, czy trzeba kurde kiedyś jakiś event zorganizować na pierwszy rok. Czaty, co wy na to? Robimy na pierwszy rok event gdzieś tam, nie wiem. Może nie w środku Polski, no Katowice, załóżmy. Na początek dajmy Katowice. I normalnie przyjdziemy, dupniemy sobie piwofa, czy tam 5. Pójdziemy na jakąś imprezę na Mariacką, albo w ogóle zrobimy o Złota Mila, nie? Przejdziemy sobie Mariacką, to jest taka główna studencka ulica. Mówię dla ludzi, którzy nie byli nigdy w Katowicach. Zrobimy sobie Złotą Milę, to jest miejsce, w którym jakby się chciało przejść przez tą ulicę i wypić tylko jedno piwko, nawet małe, w każdej knajpie, którą się będzie miało. Szczerze wątpię, czy ktoś żywy by z tego wyszedł, nie? To jest już taka prawda dla odważnych. Od kiedy Katowice są w centrum? Dla mnie są w centrum. Nie, no wiesz, to miejsce, którym to zrobimy, to jest tam do rozgadania, nie? I chuj, nie mogę. Pan pojemnik sobie zbudować. Pojemnik. Kurde. Beczka. Albo skrzynia za 400. A co deski muszę robić? O, siemanko, Kliczek, witam cię. Medieval ma chłopa? Tak, wiem, ale Socek nie ma Medievala. I tu się rodzi problem, nie? Ba, Katowice nie są nawet w centrum województwa śląskiego. Ja się wokół Katowic obracam cały czas, bo w Katowicach studiowałem, w Katowicach pracuję. Także dla mnie Katowice to jest centrum uniwersum. Były kolega z pracy opowiadał o jakimś MMORPG, w którym aktywnie grał i miał gildię, która nazywała się DDC. Jak zapytałem, co znaczy ten skrót, to powiedział dwa cycki. No ale chociaż wiadomo, jakie wartości za sobą wniosą. DDC. No, a ten Kliczek chciałabyś pyknąć w koopa razem? W tego, w Medievala? No ja sobie tak, wiesz, tak zapykam. Już tutaj nawet snuliśmy z czatami wizję. O kurde, jeszcze nie mogę spać. Snuliśmy z czatami wizję wspólnych dzieci z Sockiem. Trochę nas zdrygło, ale to się pośmialiśmy, to nasze. Kurwa, 10 patyków, no nie mam patyków. Nie są patyki. Nie wytrzymię zaraz. Miałem 10 kilo patyków. No. 2 kilo. Blisko wystarczająco. I pojemniki i 2 dzbanki więcej. Hop. I hop. Dobra, dawaj to. Syna skóra. Na razie to tak wpierdolę, tak se, o, po prostu. Mięsko. A nie wiem, mam grę, mało czasu. Właśnie obiecałem sobie, że pogram i wyszła jak zwykle grę. Kupiłem dawno temu za grosze i leży. No, polecam. Jak lubisz właśnie takie bardzo, bardzo chillerskie klimaty,
to nie wiem, czy znajdziemy bardziej chillerską grę, survivalową, nie? Worek se zostawię, słomę... Mogę se zostawić... Motyki nie potrzebuję. I na razie mogę tu wtupić, nie? I... A, motyka już była za ciężka, no dobra. To motykę bym wrzucić tu. O! Łopata, no nie, łopatę potrzebuję, młotek potrzebuję, siekiera się przyda. Dobra, to się w miarę odciążyłem. Siorobne swobody. Plany. Plany naszej przyszłości, dziękuję bardzo. A se kliknę. Dupnąłbym socka, miałbym z nim dzieci. Okej, okay, to... Tak, kliczek, jak chcesz zobaczyć, jakie są plany w Medievalu, to możesz sobie shota od tego Shredowa sprawdzić. Pograłem na chwilkę, byłam bardzo dumna z domu, który postawiła. Tak, właśnie to budowanie to jest bardzo satysfakcjonujące, nie? Łoda, dobra, idziemy. Dokończymy sobie chociaż chata myśliwego. Wodę pij jak zwierzęta. Wolno pić wody, w tym się ryby ruchają. A Biotic Factor to fajny survival, tam nawet kupę trzeba robić. Powiedzieć nawet nie słyszałem tego tytułu. Także... A to jakiś taki klimat, ale właśnie nie wiem, ale raz, czy taki jak tutaj, czy jak Onan? Na jakiej zasadzie jest ten survival? Bo nigdy mi się ani... Tu nawet blisko nie był mojego ucha, nie? Do wody ryby sikają, no. A biegają to psy po ulicach, nie? Taka po nie wiem, większej ilości ruchu na świeżym powietrzu. Biegają to psy. Pienie, pyk i ja pierdolę, ale profeska łopata. O, ale dalej nie trafię. Ta łopata tak samo nie ma systemu automatycznego namierzania jak drewniane łopaty. Taki nieoficjalny Half-Life 3, nowy indyczek. Określenie czegoś nowym Half-Life'em to jest dość duże wyróżnienie. Takie, bym nawet ostrożnie szedł w tym kierunku, bo nie wiem, czy jest możliwość zrobienia czegoś tak rewolucyjnego jak pierwszy albo drugi Half-Life w tym momencie. Ale, czekaj, Abiotic Factor, ja sobie zobaczę. Abiotic. A, to... który? Factors. Factor. On Steam. Dawaj, tu jedziemy. Co to jest? Z czym się to je? Ready for your first day? Okay, you're the transfer, huh? A pokój to pingwin w wodzie stoi. Tego nie znałem. O kurwa, mądrości ludzkie, takie ludowe mądrości, to jest piękna rzecz. Survival w placówce naukowej, gdzie uwolniły się potworki. No faktycznie, taki trochę wipe Half-Life'owy. O, sorry, to zawiewa. Ale drewniane animasy poruszają się o Krystofanie. Ma taki klimat, takie późne 90, wczesne 2000 lata, nie? Takie prymitywne 3D. Okej. Okay. Ale bardzo fajna gra siapłem. Spoko, w sumie no. Się nazywa nieudana aborcja, nie survival. Nie, siekiera. Kurwa, właśnie. Akurat nie mam. Kamień. No. Kamień, hop. Kamień. Kurwa. Jest tutaj. O. Patyk, no. Chciałem wziąć kamień, a wziąłem patyk. Siekiera, dawaj. Kiedy gramy? Kurde, nie wiem. Powiem ci, mam tak duże plecy gamingowe, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek się za to zabiorę.
Bardzo bym chciał ogrywać takie indyki, ale nie wiem, czy mam na tyle siły, żeby... Bo z indykami największy problem jest taki, że ogólnie indyki, ogólnie, mówię nie wszystkie, ogólnie indyki są dość miernej jakości. I trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić, żeby znaleźć coś wartościowego, co faktycznie spełni jakieś tam normy dobrej, czy standardy dobrej gry, nie? I właśnie tego czasu na odsiewanie tego wszystkiego jest mi najbardziej szkoda, nie? Bo w indykach zazwyczaj są jakieś fajne, ciekawe, unikalne mechaniki i to jest w nich super, że one faktycznie starają się wymyślić coś nowego, wprowadzić coś nowego do gamingu, czego na przykład, no, próżno szukać w jakichś tam quadriple A'ach. No, ale to też się wiąże z jakimś tam dużym ryzykiem, nie? Że no, być może nie bez powodu nikt tej mechaniki nie implementował, nie? Że może być tak, że to jest po prostu chujowa mechanika i ktoś już o tym myślał, żeby to wprowadzić, ale wprowadzili i zobaczyli, że to jest chujowe, nie? I no, marnujesz dużo czasu na to, żeby odsiać to ziarno od plew, powiedzmy, nie? To jest dla mnie największym problemem indyka. Też mam plecy, ale albo czasu, albo kasy brak. No, a to, że czasu, to już nawet nie wspominam, nie? Dlatego ja oglądam YouTube'a, na YouTubie gościa, który ogrywa indyki. No, fajnie jest mieć właśnie takiego swojego YouTubera, nie? Takiego sprawdzonego. Ja na przykład bardzo lubię oglądać recenzje od Energika, bo wiem, że mam dość zbliżony gust gamingowy do niego, że kilka gier, które na przykład oglądałem jego recenzje, mówię, o, mnie dokładnie to samo irytowało w tych grach, nie? Albo to samo mi się w nich podobało. I fajnie sobie znaleźć youtubera, który ma taki dość podobny styl, czy styl, gust gamingowy, bo wtedy można się w znaczącej części wypadków oprzeć na jego opinii, nie? Że on coś mówi, że jemu się podoba, mówię, okej, okay, mam raczej podobny styl, czy taki styl, gust gamingowy, więc najprawdopodobniej też by mi się to spodobało, nie? I na tej zasadzie jest fajnie mieć jakiegoś takiego swojego sprawdzonego youtubera. No, ale no, nie ma tego dużo i zawsze wiadomo, to, że jest podobny ten gust, to nie znaczy, że jest identyczny i czasem się jednak i tak można na tym wypierdolić, nie? Ja nie oglądam recenzji, tylko gameplay. No, takie suche też jest w sumie jakieś podejście, nie? Same fakty, powiedzmy, nie? Bez jakiegoś tam owijania, bez opinii, o. Też można niby. No, ale jak jakoś się... Ja sobie bardzo często takie recenzje puszczam w formie audiobooka. Że puszczam w tle, ja sobie coś tam gram i tak sobie słucham jednym uchem, coś tam wejdzie, czasem sobie zerknę na przykład, jak to wygląda. I... no. Tak to jest na tej wsi. Jeszcze jeden patyk i skończę domek. Patyk, o. No i cyk. Jeszcze jakaś... jeszcze frontowa, o. Urwica, jeszcze trzy patyki. Patyki. Jak mnie dzisiaj gardło drapie? Ponownie zachęcam, bo mam, widzę, 5 oglądających. Także ponownie zachęcam, jeżeli komuś ugasła subskrypcja. A chcecie wesprzeć nasz kanalik, to polecam sobie tam dupnąć suba. Albo możecie kupić sobie grę z Instant Gamingu. No, młotem w czerwoną hołotę, no i gitara. I mamy chatkę śliską. Kurde, łuk jest, a nie mogę. Suszone rybie mięso albo suszone mięso. O, i mniejsza konsumpcja. Czy suszone mięso jest bardziej opłacalne? Plus 13 żywności. Suszone mięso. A suszone to nie jest to samo co suszone. To jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Okej. Okay. Dobra. To nie jest to samo. Dobra, czekamy to. O kurde, 22.35. Dobra, czaty. Ja myślę, że dzisiaj się będziemy już powolutku
zbierać do spanka. Jutro piąteczek, trzeba mieć dużo sił. A w sobotę, o kurde, w sobotę. Na sobotę tyle planów. Że już mi się nie chce. No, ale te no, widoki są tutaj tak dobre, tak się podoba wizualnie ta gra. Przepiękna jest. I to jest na medium, na Full HD. Jak się odblokuje te wszystkie bariery na ultrasie, łeb urywa. A co ja w ogóle taki dzisiaj żółty jak papież, tak patrzę na tą, na ten podgląd kamerki. Normalnie jakbym z kremówką wyszedł na czat, nie? Dobra, co? Zapisujemy za grę. I na Steamik, pyk. Niech was ten przystojny młodzieniec pożegna swoją liczną buzią. I co, jakiś rajdzik sobie zrobimy, co? No, do widzenia. Kogo my tu mamy? Grabarza, Seneko. Szuty, panie. Weź nie kuś, bo będę musiał wydać pieniądze. Dobra, zachęcam. To jest każda złotówka, będzie przepierdolona w słusznym celu. Ja na kredyt na mieszkanie zbieram, także... No, dobra, co? Do Seneko sobie rzucimy. Pozdrówcie. O! No da. Musiał. Z hukiem. To już zmieniamy scenkę. Pompowańsko. Kamerka hopla tu. Oj. To się lekko przekręciło. Będzie widać. Już nie. Jak się docencie, nic nie powiedzie, że kupię na instancie. No dobra, no. Ale docencie, jaki ładny, artystyczny kadr, jak naszego panoska tutaj w rogu widać. Pompujemy. No. Także to by było na tyle. No i na czym my to skończyliśmy? Pewnie na rajdziku. No. To co? Twitchik. Rozpocznij rajd. No. Pozdrówcie Seneko. Dzięki wielkie za dzisiaj. Teraz to szybko pompować. Chodź się dobija. Także mówię, pozdrówcie Seneko, balnijcie jej też followka i widzimy się w niedzielę, najprawdopodobniej. Coś brzuch mocno walczył z grawitacją, za mało się dzisiaj, tak. Twoja żona wie, że jakiś random z internetu cię zmusza do ćwiczeń? Tak, wie, prawdopodobnie ją to też bawi. No, także dzięki za dziś i widzimy się w niedzielę. Pozdrówcie, na razie i dzięki.